Witamy w pracowni Duży Pokój, która tworzy trzy organizacje. Jedną z nich jest pracownia etnograficzna i ona właśnie współorganizuje to wydarzenie razem z kołem naukowym Etno. Ja jestem Maria Bartosz i jestem zarówno praktykantką pracowni etnograficznej, jak i wiceprzewodniczącą koła naukowego Etno, więc występuję poniekąd w dwóch rolach i będę właśnie mam przyjemność poprowadzić to spotkanie. Spotkanie jest również dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dlatego też poprosimy, i zaraz może podam tę listę, która pomoże nam, która służy do środków dokumentacyjnych. Jeśli ktoś by również chciał otrzymywać informacje o dalszych wydarzeniach pracowni, to zachęcam do wpisania maila. Jeśli jeszcze takie dodatkowe informacje, to z tyłu są publikacje, które można sobie wziąć. Zachęcamy do wsparcia również pracowni w Skarbonce, która tam również stoi. Tak, przejdźmy zatem do spotkania. Jest dzisiaj z nami czworo wyjątkowych gości, którzy zajmują się między innymi tematami wsi w ramach dwóch dyscyplin, antropologii i historii. Pozwolę sobie najpierw pokrótce przedstawić, tylko sprawdzę, czy ten mikrofon to jest ten, który działa lepiej czy gorzej. Halo, czy tutaj lepiej słychać? To nie jest ten. To ten nie będzie działał. Tak. Profesor Tomasz Rakowski pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej UW. Jest etnologiem, kulturoznawcą, antropologiem i lekarzem specjalistą medycyny ratunkowej. Prowadził badania w Polsce, m.in. we wsiach koło Szydłowca oraz w Mongolii. Tomasz Wiśnicz jest profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. Zajmuje się historią społeczną i kulturową czasów nowożytnych oraz teorią historii. Tematyka jego prac obejmuje religijność, stosunki seksualne oraz czarownictwo na wsi polskiej w XVII i XVIII wieku. Profesor Magdalena Lubańska jest antropolożką społeczną, adiunktką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Prowadziła badania dotyczące zjawisk religijnych i religijnego sekretyzmu w Bułgarii, a w ostatnich latach zajmuje się kwestią postpamięci, przemocy II wojny światowej i powojenia na podkarpackiej wsi. Profesor Dobranta Kałwa jest historyczką od 2012 roku, adiunktką na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się kulturową historią kobiet, metodologią badań historycznych oraz historią mówioną. Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, chciałabym krótko przedstawić plan spotkania, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy w kwestiach organizacyjnych. Zadam panelistom dwa pytania. Pierwsze będzie ogólne i będzie w ten sam sposób sformułowane do każdego, a drugie będzie dotyczyło prac poszczególnych osób, ponieważ wydaje mi się, że każde z tych badań są bardzo ciekawe. I też właśnie w myśl takiego właśnie myślenia o pozytywnych wzorcach, pozytywnych praktykach, które można później mogą służyć za inspirację do własnych badań. A na koniec przejdziemy do takiej części otwartej, która będzie dotyczyła już wszystkich. Będzie można zadawać pytania i wejść w otwartą dyskusję, na której żywość się wszyscy liczymy. Więc tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, jest ono takie dość jednocześnie proste i podejrzewam bardzo trudne. Mianowicie brzmi, jak badać społeczności wiejskie? I wydaje się, że tutaj warto się zastanowić nad kontekstem, w jakim obecnie ta dyskusja trwa. Jak wiemy, obecnie w świadomości publicznej jest bardzo wiele publikacji dotyczących tej tematyki. Część z nich jest bliższa reportażowi, inne z kolei wyszły spod pióra pracowników naukowych, historyków, socjologów, antropologów. Ale też warto zwrócić uwagę na to, że krytyczny odbiór niektórych z tych książek w części środowisk naukowych pokazuje, że kwestie obranego warsztatu naukowego są istotne i czasami mogą być równie istotne jak sama treść, czy również metodologia i obrane ramy teoretyczne. Więc na ten pierwszy aspekt chciałabym zwrócić uwagę, to znaczy te metody, za pomocą których podchodzi się do pracy, czy ten warsztat, tutaj można jakieś tam skonfrontować ze sobą te warsztaty antropologiczne i historyczne.
I warto też zwrócić uwagę, że ten temat obecnie to jest temat, który elektryzuje nie tylko naukowców, ale też opinię publiczną. I mimo, że rozmawiamy tutaj w środowisku akademickim, to nie jesteśmy zupełnie wolni od tych znaczeń, które kulturze wsi nadaje się w dyskursie publicznym. I składają się na to zarówno te książki, o których wspomniałam, jak i dzieła popkultury, jak na przykład Chłopi czy Znachor. I nie trudno zauważyć, że część z tych znaczeń przypisywanych historii i współczesności wsi opiera się na czymś, co możemy nazwać podwójną stereotypizacją. I to zjawisko dotyczy nas już od czasów młodopolskich chłopomanii, a może nawet i wcześniej. I opiera się na fakcie, że te społeczności wiejskie przez długi czas były opisywane, oglądane oczami ludzi z zewnątrz. Właśnie inteligencji, których przedstawicieli wieś jednocześnie fascynowała i przerażała. I ten stereotyp obejmuje, myślę, że w jakimś tam stopniu do dzisiaj, zarówno tą idealizację wsi, jej bliskości z naturą, szlachetności jej mieszkańców, jak i tę, można powiedzieć, pogardę wobec okrucieństwa czy rzekomego prymitywizmu. I w tym kontekście właśnie chciałabym zadać moje pierwsze pytanie, które dotyczy tego problemu. Jak uniknąć upraszczającego spojrzenia, jak nie wpadać w takie krzywdzące schematy i jaka też była właśnie Państwa droga do budowania tych badań i jak tutaj mogą Państwo powiedzieć, być może z jakimi schematami musieli się Państwo zmierzyć, jakiego rodzaju wzorce próbowali Państwo wprowadzić, o jakich przykładach pozytywnych możemy mówić, o jakich antyprzykładach. I to jest, wydaje mi się, po tym długim wstępie moje pierwsze pytanie. Dziękuję. Dziękuję za tą debatę, za zorganizowanie. Witam wszystkich bardzo. Ja myślę, że ja to sobie po prostu przypominam, nie tylko teraz, ale zawsze, jak tam w 2003 roku wylądowałem we wsi Ostałówek pod Szydłowcem w gminie Chlewiska, no i po prostu wysiadłem na przystanku, gdzie dojeżdżał taki busik, PKS już tam nie dojeżdżał. To była taka ostatnia, chyba najbardziej odizolowana wieś w tej gminie. To były takie wsie, gdzie były bardzo wysokie wtedy poziomy bezrobocia, bezpotrzebności tych ludzi, też takiej nieopłacalności prac rolniczych. I wędrowałem tą wsią, taką ulicówką typową. Gdzieś za parkanami widziałem, jak za ogrodzeniami, jak ludzie pracują. W jednym z nich rozbierali jakiś samochód na części, trzech mężczyzn. Patrzyli na mnie dosyć krzywo. Ja widziałem, że mi ten samochód rozbierają na części. Wiedziałem w okolicy, że jest kilka autoszrotów w tych wsiach. Wiedziałem, że tam się z tymi samochodami robi różne rzeczy. Na przykład, że tam trafiają samochody z Wysp Brytyjskich i się przekłada kierownicę z prawej na lewą. Ale też inne rzeczy z tymi samochodami się robi. Myślałem, w jaki sposób z tymi ludźmi porozmawiać. Oni patrzyli na mnie bardzo źle i ja pomyślałem sobie, że jakiś cud się po prostu musi zdarzyć, żebym ja kiedyś po prostu usiadł na ławeczce z nimi i rozmawiał szczerze o tym, co oni tam robią. I no, chcę powiedzieć, że to jest jakby coś, co dla mnie jest taką metonimią właściwie procesu badawczego w antropologii, w badaniach społeczności wiejskiej. To znaczy, to jest jakiś taki moment, kiedy na początku ma się wrażenie, że no po prostu szans nie ma, nic z tego wyjścia, nic z tego nie wyjdzie i po prostu nigdy się nie zdobędzie się zaufania, nigdy nie zdobędzie się jakiegoś takiego oswojenia tej sytuacji. I jakiś cud się zdarza i potem po prostu te badania się toczą, znaczy nie chcę powiedzieć badania, bo to już brzmi, relacje, spotkania, interakcje, pokonywania kolejnych progów właśnie jakiejś takiej ostrożności. I ja po latach naprawdę siedzieliśmy razem w tym miejscu i opowieści o tym, gdzie te samochody, skąd oni je biorą, gdzie przesyłają, o tym, że oni wszyscy w czasach PRL-u pracowali w miejscowych zakładach metalowych, zajmowali się konserwacją takich sprzętów do wesołych miasteczek, migrowali po całej Europie za tym. No, niezwykłe historie. Ale to, co tutaj jest niezwykle ważne w tym, to jest to, że punkt wyjścia w badaniu społeczności wsi, jeśli ma być badaniem takim, bym powiedział, rzeczywistym, dogłębnym i zmieniającym wiedzę, czy w ogóle jakoś może rzeczywistość, to jest jakiś taki punkt właśnie startu,
który polega zawsze na tym, że nie wiemy, czy nam się powiedzie, a jeśli coś w ogóle wiemy tak o tym miejscu i o tej rzeczywistości, to ja sobie zawsze mówię po prostu, że wiem tyle, że nie wiem, jak jest. I tu jest ten paradoks z góry przyjętych, prawda, założeń czy teorii w badaniach. To znaczy, nawet jeśli się przygotowałem teoretycznie, to w momencie wejścia w tą rzeczywistość wyzerowuję moją wiedzę i tworzę warunki, żeby zaczęły się pojawiać rzeczy, o których po prostu nie miałem pojęcia, których nie rozumiałem, które w ogóle nie wiedziałem, że istnieją. Może to jest najważniejsze. Więc to jest, bym powiedział, taki moment, kiedy się ujawniają inne sposoby gospodarowania, inne sposoby traktowania materialności. Pan jeden z mieszkańców sąsiedniej wsi Broniów powiedział mi, że ma taki świetny traktor, który sam sobie zrobił, bo tam wszyscy robią te traktory i on ma silnik od malucha i to jest super maszyna, bo jak mu się ten silnik zepsuje, to on po prostu za 100 kupi drugi taki sam i to jest najfajniejsza część tego urządzenia. Więc nagle sobie zdałem sprawę, że to zawodność i kruchość, jakby możliwość wymiany jest ważniejsza niż to, żeby coś było niezawodne i pracowało. Krótko mówiąc, to są te rzeczy, które powodują, że jakby ta wiedza jest zawsze związana z takim właśnie etapem, że się nie wie, nie rozumie i wydaje się, że się tej wiedzy nie zdobędzie. No i teraz w kontekście jednak takiego bardzo silnego, niezwykle silnego zwrotu ku badaniom wsi i ludowej historii Polski, no to nasuwałoby się pytanie, jak to wpływa na takie możliwości prowadzenia takich badań. Czy to jest coś, co wspomaga rozumienie tej rzeczywistości wiejskiej, która jest w jakiś sposób inna, daleka, niezrozumiała? No bo to są takie wewnętrzne kolonie, tak? To tak można by było powiedzieć. Wewnętrzne kolonie w tym sensie, że one są jednak naznaczone różnego rodzaju relacjami hierarchii, wyższości, niższości, takimi pojęciami jak wstyd, przymus, pojawiają się tam różnego rodzaju obrazy właśnie albo przemocy, albo jakiegoś czegoś bardzo takiego idealnego, idealizującego. Więc jakby to jest takie, można powiedzieć, taka przestrzeń, gdzie zaczyna się też taki dialog z innością. Dialog antropologiczny, tego centrum, można powiedzieć, takiej naszej tutaj dyscypliny. No i w tym momencie jest pytanie rzeczywiście o ludową historię Polski, tak? Czy to rzeczywiście jest nurt i ten cały właśnie zwrot ku ludowej historii Polski, który dodaje wiatru w żagle i rozpędza tą metodologię poznania wsi. Tutaj muszę powiedzieć, że ja bardzo cenię autorów ludowej historii Polski i bardzo cenię to, że z taką siłą się rozwija ta dyscyplina. A jednocześnie muszę powiedzieć, że jak się przybliżymy do tego coraz bliżej i bliżej, i tak bardziej powiem z perspektywy zbliżenia, to też jakby jest to pewnego rodzaju kontekst, który jak dla mnie jest pewnego rodzaju formą takiego widma metodologicznego, które przesłania proces wejścia w świat mieszkańców wsi i zaczyna w jakiś sposób zacierać ten proces wydobywania wiedzy, bo rzeczywiście to jest chyba taki nurt, gdzie dla mnie pojawia się jednak punkt wyjścia, w którym stwierdza się, wiem, jakie są założenia, wiem, jakie są ramy badawcze. Wiem, jak jest. Wiem, że wiem, czego szukam. No i tutaj chociażby praca, to stwierdzenie, prawda, Adama Leszczyńskiego, że interesuje go te dolne 90% społeczeństwa, no jest takim pewnym punktem takiej samowiedzy badawczej, czy takiej silnej, apodyktycznej jakiejś pozycji, która jednocześnie jest dla mnie niezwykle problematyczna. Nie dlatego, żebym całą sobą nie wspierał tego podejścia, bo wspieram, ale jest problematyczna metodologicznie, dlatego, bo niezwykle istotne jest to, żeby
żeby się pewnego rodzaju kategorie zjawiały, wydobywały, pojawiały w życiu, w działaniu wśród tych ludzi, z którymi spędzamy czas badawczy. Natomiast rzeczywiście dla mnie olbrzymim tutaj takim problemem jest sytuacja, kiedy na początku karty są rozdane i reguły są jakby ustawione i jakby pewne ramy są zarysowane. Jest to niezwykle, niezwykle problematyczny moment, czyli sytuacja, kiedy ktoś mówi wiem, że wiem, w sytuacji, kiedy ja jako antropolog mówię przede wszystkim wiem, że nie. Dziękuję bardzo. Ja się postaram mówić 5 minut. Więc zacznę może od tego, że jestem historykiem i to epok dawniejszych. Tak powiem wstecz, cofam się to może słuku XV wieku. W związku z tym ja naprawdę nigdy nikogo nie przepytałem. Nie pojechałem do żadnego chłopa, nic nie rozmawiałem. Znaczy z żadnego z tych moich chłopów, tam, o których piszę. Nie mam najmniejszych szans. Tak kończę swoje badania na początku XIX wieku mniej więcej. To już jest trochę, już wchodzę w nie swoje miejsca. Więc jak my poznajemy rzeczywistość społeczną tych dawnych czasów? No przede wszystkim są źródła pisane. Przy czym pierwszoosobowych nie ma. To znaczy nie ma w języku polskim żadnych pamiętników chłopskich sprzed końca XVIII wieku. To, czyli krótko mówiąc, tak ten typ źródła nie ma możliwości istnienia. Możemy traktować niektóre źródła jako rodzaje jego dokumentów, ale zawsze one są redagowane i spisywane przez kogoś innego. Czyli krótko mówiąc, możemy sobie wyobrazić, że zrobimy sobie, nie wiem, jakąś taką ankietę socjologiczną, pójdziemy z nią do źródeł, będziemy sobie sprawdzać. No i właściwie no, można by tak sobie wyobrazić, że to mniej więcej tak samo jak z ludźmi, którzy żyją. Tylko tyle, że nie przysłuchiwalibyśmy wtedy chłopów, czy chłopki, te nasze obiekty badań, tylko przesłuchujemy ludzi z zewnątrz, którzy są małomówni i w dodatku niezbyt pozytywnie nastawieni do chłopów. Przesłuchujemy ich na temat chłopów. Już mamy bardzo skomplikowaną sytuację. No więc to wymaga bardzo dużo wyobraźni również, ale też studiów porównawczych, bo tutaj czasami pojawiają się jakieś drobiazgi, które wchodzą gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi o samą metodę badań, ona jest stricte historyczna. Formalnie rzecz biorąc, bardzo dużo opracowań dotyczących chłopów w Polsce wspiera się źródłami etnograficznymi i folklorystycznymi. Problem polega na tym, że one wszystkie są zebrane po połowie XIX wieku. Niektóre źródła folklorystyczne mamy zapisane dla XVIII wieku, co jest dość niesamowite, one są dość trwałe, ale niektóre są inne, niektóre się zmieniają. Natomiast jeżeli chodzi o źródła etnograficzne, to jest ten zasadniczy problem. W większości one są zapisane już po zniesieniu pańszczyzny, nawet w Królestwie Polskim. A to jest rewolucja społeczna gigantyczna. To jest odwracające na kształt rodziny, nawet na sposoby zarabiania, na ruchliwość społeczną, na wszystko. W związku z tym bardzo często, jak słyszę o tradycyjnej kulturze wsi, to ja to widzę przed oczami kulturę wsi mniej więcej z lat 1864-1905, bo to tak mniej więcej ten okres jest, bo tradycyjna kultura wsi wtedy kwitła. To jest jeden taki z takich podstawowych problemów dla mnie. Ja postanowiłem w swoich badaniach od samego początku nie używać zasady źródeł etnograficznych i folklorystycznych. Teraz mogę już od tego nawet sobie jakąś teorię dostosować. Natomiast czasami odnoszę się do tekstów opisujących, nazwijmy to lud w cudzysłowie, bo cały czas nie wiem, co to jest zbytnio, ale opisujący lud ze strony szlachty, czy też może protointeligencji z przełomu XVIII-XIX wieku. I to jest dość fascynująca sprawa, bo taki pisarz lwowski, niejaki Lubicz Czerwiński, który pisał na każdy temat, był zadeklarowanym oświeceniowcem, kiedyś opisał swoich poddanych i kiedy zajmowałem się kwestią seksualności ludowej, tam jest znacznie więcej na temat seksu chłopów niż w całej ludoznawstwie XIX wieku. To jest kwestia oczywiście zestawu pytań, wyobrażenia stworzenia swojego ludu przez ludoznawców i to jest kolejny element, z którym w pracy historycznej trzeba sobie poradzić. Natomiast co dalej z tym zrobić? Otóż wbrew pozorom historia wsi w Polsce jest całkiem nieźle opracowana w niektórych fragmentach.
Największy problem polega na tym, że te opracowania powstawały mniej więcej od roku 1949 do roku 1968, bardzo rzadko kiedy później. I dużo rzeczy jest zarobionych, ale te opracowania wymagają również umiejętności czytania. To są prace w większości powstałe z bardzo takiej wąsko rozumianej inspiracji marksistowskiej, nawet nie marksistowskiej, tylko marksistowskiej z elementami leninowskimi. W związku z tym będziemy mieli zaczyn rewolucyjny, na przykład takie rzeczy. Tutaj jednostka wybitniejsza, lepiej z zewnątrz, która prowadzi lud na barykady. A nie mówiąc o tym, że wszystkie one generalnie łamią tradycyjny marksizm, bo próbują zrobić słupów klasę społeczną. Więc to jest w ogóle już kwestia konieczności poznania kolejnego języka. Problem polega na tym, że to jest kilkadziesiąt, ponad połowa, jak sądzę, tekstów dotyczących historii chłopów w Polsce. Po prostu trzeba sobie z tym radzić. No, nurt historii ludowej dość rzadko sobie z tym w jakiś sposób profesjonalny radzi. Dam taki bardzo dobry przykład. Zapewne, proszę, to jest przykład z wieczorową porą, ale powtarzany jest dość regularnie. Otóż, jak wiadomo, Żyd karczmarz rozpijał chłopów w karczmie pańską wódką. No jasne, jedyny problem polega na tym, że opowiadając te rzeczy, cytując na przykład Bursztyn, który na ten temat pisał w latach 50., powołując się na wielką encyklopedię komunizmu zresztą, ten problem to jest rzeczywistość po mniej więcej 1817 roku. W 1817 roku wymyślono maszynę, która znacznie robiła proces produkcji wódki tańszym. W związku z tym się opłacało. Niektórzy liczą, że w XVII wieku przeciętny szlachcic spożył 20 litrów alkoholu na głowę, a przeciętny chłop 3. Więc, że tak powiem, kto tu kogo rozpijał, zresztą to chłopie produkowali wódkę. No więc to oczywiście to jest kwestia takiego spojrzenia historycznego i tak zakończę to takim czymś. No, po prostu jest kwestia czasami usiądnięcia i uświadomienia sobie. Czy wiedzą Państwo, że festiwal Woodstock był dawniej niż pierwsze salwy pierwszej wojny światowej od festiwalu Woodstock? Tak samo to, co się wydarzyło w roku 1880, skąd mamy dane etnograficzne dotyczące chłopów, to jest jakieś 140 lat, 145 lat, podczas gdy to pańszczyznę wprowadzono w 1505, czyli mniej więcej prawie ponad 350 lat, to jest 3 razy dłużej. Więc mamy do czynienia z bardzo długim okresem, rozumiem, że wolniejszych przemian, ale jednak ta społeczność chłopska w XVI wieku to nie jest ta sama, która organizowała wielki strajk rolny w latach 30. XX wieku. To może tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No cóż, moje doświadczenia są poniekąd podobne do doświadczeń profesora Rakowskiego, ponieważ również jestem etnografką, więc ten punkt wiem, że nie wiem, w badaniach terenowych jest niezmiernie istotny do tego, żeby w ogóle do jakiegoś punktu dojść. Natomiast ja bym powiedziała, że to nie cud decyduje, oczywiście wiem, że to metafora, prawda, o tym, że w końcu nam się udaje, tylko raczej bym określiła to jako czerpanie dobrego użytku z niepowodzeń, które trafiają się nam podczas badań. Ja prowadzę badania na wsi bułgarskiej, w Rodopach robiłam badania i właśnie na Podkarpaciu, więc też tutaj pewne podobieństwa się pojawiały. Poza tym wychodzę ze szkoły z hermeneutyki kademerowskiej, która według mnie to, co poleca, sztuka rozumienia według Kademera jest bardzo zbieżne z tym, jak wygląda proces poznawczy w przypadku etnografii. Czyli rzeczywiście to poznanie w terenie i to, że my mamy okazję weryfikować trafność choćby naszych narzędzi poznawczych stale w kontakcie z osobami, wśród których prowadzimy badania, jest to kluczowe. I rzeczywiście badanie innych, próba zrozumienia ich świata nieuchronnie wiąże się z poddawaniem rewizji naszych założeń poznawczych i z takim zamienianiem tych kategorii wyjściowych, z tych założeń teoretycznych, które wydawały nam się bliskie, na to, co nazywamy kategoriami emicznymi, czyli tymi, które wychodzą od ludzi.
Więc chodzi tu o to, żeby stale poddawać rewizji swoją wiedzę. I też odnosząc się do tego, co tutaj powiedziała Pani o tej właśnie ludowości. Ja, kiedy prowadziłam badania dotyczące religijności, to przede wszystkim też tutaj, wychodząc spod skrzydła profesor Zowczak, byłam nastawiona na to, żeby dekonstruować pojęcie ludowości. My w ogóle uznawałyśmy, że te definicje się nie sprawdzają i wyrażają bardziej marzenie inteligentów o tym, czego szukają wśród na wsi, niż tak naprawdę określają to, co najważniejsze. Na przykład to, co ludowe, to było to, co się wydawało osobom o wrażliwości takiej najbardziej zbliżonej do protestanckiej czy prawda, do protestanckiej oceny na przykład tego, co jest magiczne, co religijne, to, co ludowe było w tym kontekście magiczne. No ale to tak na marginesie. Więc myślę, że takim atutem badań, które prowadzimy my wśród ludzi, jest to, że bardzo szybko możemy połapać się, jeżeli żeśmy coś błędnie zakładali, ponieważ oni nam to zwyczajnie pokażą. To są te wszystkie momenty nieadekwatności, zadanie pytania, po którym widzimy krępującą ciszę, albo odpowiedź, która wydaje nam się sztuczna, wymuszona, na przykład taka, która podtrzymuje autowizerunek społeczności, pozytywny, ale czujemy, że nie mówi nam o tym, według jakich praktyk społecznych de facto ludzie tutaj, jak te praktyki wyglądają. Więc to, że też do tego wszystkiego dochodzi element emocji, czyli my widzimy, jak nasze źródło powstaje, to źródło, które wywołujemy, jakie emocje też towarzyszą ludziom, którzy nam opowiadają pewne historie, po prostu pozwala adekwatnie zinterpretować materiał. To jest niemożliwe, kiedy analizujemy źródła zastane, choćby ja z takimi źródłami też pracuję, bo w ogóle bardzo cenię i zawsze dla mnie był ważny kontekst diachroniczny, pracy historyków i też źródła archiwalne i tam też pewne rzeczy są podobne, jak choćby element kłamstwa społecznego, który się trafia i w źródłach, jakby tych historiach mówionych i w tych pisanych. Ale no nie mogę, nie wiem tego, nie mogę na podstawie takich rzeczy, które widać z kontekstu, z sytuacji, ocenić wiarygodności wypowiedzi, mam tylko tekst. Więc to niewątpliwie jest tutaj atutem. No i takie momenty bym powiedziała, kiedy ja na przykład myślę, że wielokrotnie widziałam, że ja nie rozumiem, jak badać wieś i nie zdawałam sobie sprawy, co jest dla ludzi ważne. I zdarzyło mi się na przykład, kiedy zapytałam rozmówczynię na Podkarpaciu, dlaczego tak tyle lat minęło od czasu powojennych mordów, do których tam dochodziło, na osobach wracających z robót i dlaczego nadal tak trudno, nie chcecie o tym mówić. No i wtedy ona powiedziała mi takie mocne słowa, pani nie rozumie, to jest wieś. Tu się mówi o płotkami, takie rzeczy zamiatamy pod dywan. I to nie był jeden raz, kiedy usłyszałam taki komentarz, że to jest wieś. Natomiast stało się wtedy dla mnie jasne, że może ja sobie myślałam, że ten mój wyjściowy temat badań to jest pamięć na przykład o mordach na Podkarpaciu. W praktyce badam mentalność wsi w okresie powojnia i różnych mechanizmów, kontekst przede wszystkim bardzo szeroko rozumianego, który sprawiło, że te mordy przez kilka lat mogły trwać, tak? Ale ponieważ to są badania w skali mikro, prowadzimy badania oparte na case'ach, no to żeby dalej jakby drążyć taką odpowiedź, to zrozumieć wieś, no to jest bardzo długi proces. I ja miałam takie poczucie, że dopiero po wyjeździe z grupą badawczą, laboratorium, 13 osób liczące, tutaj są przedstawiciele tej grupy, po zebraniu około 270, w tej grupie to było 210, bo sama zebrałam 60 takich pogłębionych wywiadów, jakby można właśnie porównywać, prawda? A bez porównywania no, wyciąganie wniosków jest niemożliwe. Ja się właśnie tego bałam, żeby ten mój case, który badałam, żebym ja go nie zaczęła traktować jako jakiś synekdochy, metonimii, rzeczywistości, nie mając do tego tak naprawdę przesłanek.
No i kiedy się okazało, że takich miejsc właśnie tych niechlubnych mordów jest więcej i te mechanizmy się powtarzają, no to nabrałam takiego przeświadczenia, że do czegoś dotarłam. Ale to miałam mówić w sumie przy drugim moim pytaniu, więc już teraz tak skrótowo i może dopowiem co dalej. Jeszcze tylko jedna rzecz, bo jeszcze chciałam powiedzieć coś ważnego, co myślę z naszej dyscypliny płynie, bo rozumiem, że tutaj chodzi nam o to dzielenie się interdyscyplinarnością metodologiczną. To jest też to, że my mamy możliwość konfrontacji tych treści deklarowanych z praktyką. Czyli na przykład, kiedy w rozmowie słyszymy, ja badając na przykład relacje muzułmańsko-chrześcijańskie w Rodopach, słyszałam bardzo często od mieszkańców tych terenów, że ja się pytałam ich, jak wam się tu żyje. No oni mówili bardzo dobrze, jesteśmy jednacy, Bóg jest jeden. I słyszałam, to była taka wizytówka, co chwila. Natomiast zaczęło mi się, znaczy nie, przestało mi to pasować do tych wszystkich momentów, kiedy słyszałam historię, że jednak ta religia innowierców to nie do końca jest taka dobra, a wręcz oni w ogóle nie będą zbawieni, a w ogóle to straszne by było, gdyby moja córka wyszła za muzułmanina na przykład. I później w trakcie bycia w terenie, na przykład takie sytuacje jak tak, o której powiem jedno słowo, czyli moment, kiedy znowu słyszę taką odpowiedź, ale nagle część grupy, bo to jest rozmowa z kobietami, sąsiadkami, i grupy opuszczają muzułmanki. I w tym momencie chrześcijanki mówią do mnie, no teraz jest dobrze, ale oni sobie na nas ostrzyli, niedawno sobie na nas ostrzyli noże. To niedawno, no to było może z ponad 100 lat temu, ale niedawno ostrzyli sobie na nas noże i to się znowu może zdarzyć. Tak? Czyli no to pokazywało, że to mówienie o tych pozytywnych relacjach było elementem strategii dobrosąsiedztwa, w którą szczerze wierzą. Naprawdę chcą, żeby relacje między nimi były dobre. Ale jednak jest to motywowane lękiem, strachem przed tym, żeby się nie powtórzyły znowu te straszne rzeczy, które miały miejsce. Więc to jeszcze Obremski, to wielu antropologów, etnografów pisało o tym, że żeby się przebić poza to, co ta społeczność chce nam o sobie przekazać, to trzeba być świadkiem różnych sytuacji, zdarzeń, nawet skandali, prawda? Dopiero one pokazują nam, jak rzeczywiście wygląda ta społeczność wiejska od strony właśnie praktyk. No ja bym mogła jeszcze dużo mówić przykładów, ale wydaje mi się, że mój czas dobiegł końca i przekazuję. Tak, to ponownie powrót do historii. Chociaż w porównaniu z pozostałymi uczestnikami tego panelu mam niewielkie doświadczenie takich celowych, długoletnich badań nad historią. Wolę mówić społeczności wiejskich niż wsi, bo historia wsi czy badanie wsi jest taka ujednolicająca, prawda? Jest taka homogeniczna wieś, nie istnieje na dobrą sprawę i w zależności od tego, w którym miejscu przyłożymy nasze oko, to nam może wyjść zupełnie coś innego, a ponieważ tak się zdarzyło w moim życiu, że zajmowałam się zawsze często rzeczami, zjawiskami, które się dzieją w XIX i XX wieku, czyli dwustuletnia perspektywa pokazuje, że ten nieszczęsny okres zaborów uniemożliwia w ogóle myślenie o wsi jako jednej przestrzeni, bo ona jest w dalszym ciągu, wydaje mi się, zróżnicowana, niejednolita i jeszcze przy okazji te społeczności wiejskie są wewnętrznie bardzo mocno różne i właśnie niejednakowe. Ja mam takie duży problem z historią ludową, że na tworzę takie pojęcie ludu, który mieszka na wsi. Ani lud, ani wieś jako takie nie istnieją, są fantazmatem humanistów, którzy poszukują ekspiacji i jakiegoś usprawiedliwienia swoich postszlacheckich korzeni. To też jest bardzo interesujące. Jak spojrzymy na autorów historii ludowej, wiemy o tym, że nie są z ludu. To też jest, nie wiem do końca, jak to wygląda w wypadku etnologów, chociaż sądzę, że Rauscher chyba się z dumą obnosi ze swoją ludowymi tradycjami, korzeniami i bardzo dobrze z mojej perspektywy. Natomiast tak się złożyło, nie wiem do końca dlaczego, ale tak jak mówię, ta wieś pojawia się w różnych momentach mojej biografii naukowej. Tak sobie pomyślałam, że to jest taki archipelag mikropraktyk i doświadczeń badawczych, jakiejś tam autorefleksji,
które osobno są w ogóle niepowiązane, ale na końcu składają się na, jak to w biografii, na moją sensowną, usensownioną historię badań, które bardzo często o wieś zahaczały, czy doświadczeń związanych z wsią. Ja się od razu teraz przyznam, że moja babcia jest ze wsi, była ze wsi, już nie żyje i ona była taką, właśnie mówię, boryną w spódnicy. Kochała wieś, kochała pole, kochała te wszystkie uprawy. Dziadek nigdy nie mówił o tym, czym jest sianokosy. Babcia wracała do takich opowieści bardzo często, wspominając jakieś tam cudem uratowane siano, przypomniałam sobie ten wyraz, bo mimo pochodzenia z tej klasy ludowej mam absolutnie zerową wiedzę przyrodniczo-rolniczą, co sprawia, że czytanie źródeł agronomicznych jest zawsze przygodą spotkania z kosmitą w jakimś sensie. Ale też, czyli jak mam takie doświadczenia z dzieciństwa, obserwowania kobiet, których nie oglądam jako badaczka, tylko po prostu mała dziewczynka przy darciu pierza. To jest być może ten rodzaj insajderstwa daje mi trochę inne spojrzenie na różnego rodzaju rytuały, których nie oglądałam na początku jako dziwactwa, tylko no nudnej czynności, którą wykonują stare kobiety, a ja muszę siedzieć, bo jestem u babci na wakacje. Z drugiej strony, i to też warto o tym pamiętać, w ramach swoich doświadczeń z historią mówioną, szybko odkryłam, że najciekawsze rozmowy, najciekawsze badania prowadzone są nie w gronie intelektualistów inteligencji, bo to już są ludzie nauczeni, jak się autoprezentować, jak mówić trochę językiem podręczników, lektur, to jest bardzo często też autoprezentacja erudycji i różnych innych rzeczy. To są też często, bardzo często mężczyźni, którzy sprawdzają przed wywiadem, co tam jest napisane w książkach na ten temat, żeby mi się historia zgadzała z tym, co mówią. Najciekawsze, bo niezwykłe i odkrywcze były rozmowy z kobietami nie do końca wykształconymi jakoś tam, prawda, mającymi swoją własną wiedzę o rzeczywistości, ale to były takie powieści, które stały w poprzek tego, co już wiedziałam o historii. Na podstawie podręczników, badań i różnych innych rzeczy, bo pojawiały się takie super znakomite anegdotyczne detale, które stały w poprzek. To jest chyba najciekawsze, wtedy kiedy się okazuje, że coś nie zgadza się z moją dotychczasową wiedzą. Bo to w końcu nie jest egzamin z historii, tylko to jest poznawanie pewnego doświadczenia opowiedzianego przez osoby nieskażone studiami historycznymi. I dlatego to jest takie interesujące. I też wtedy pojawiają się nieznane wcześniej czy nie zapisane przez historyków, historyczki, mikropraktyki czy autointerpretacje rzeczywistości, które same w sobie są bardzo interesującym tematem i są już przedmiotem badań. W zasadzie na tym miejscu zamiast mnie powinna siedzieć Ewelina Szpak, która jest fantastyczną historyczką, która zajmuje się badaniem historii wsi i mentalności, teraz prowadzi badania nad zdrowiem wiejskim, która po prostu zaczęła od wywiadów i w ten sposób dotarła do różnego rodzaju perspektyw i sposobu patrzenia na świat, który rzeczywiście jest trochę inny niż ten, który prezentują ludzie z uniwersytetu. Prawda? To jest to, co też jest bardzo fajne i to wydaje mi się też interesujące w takim doświadczeniu badawczym na wsi, że na dobrą sprawę miałam wrażenie, że kobiety, z którymi rozmawiałam, bo to głównie z nimi rozmawiałam, w zasadzie nie przejmowały się moim wykształceniem. One naprawdę jakby ignorowały fakt, że tutaj przyszła badaczka z wielkiego miasta, pani profesor, im to nic nie mówiło. W związku z czym mogły się spokojnie podzielić z tym, co dla nich było istotne, a ponieważ nie znały również podręczników, to mówiły o rzeczach, których tam nie ma. To są takie rzeczy, jak opowieść o noszeniu wody od testów, czy bardzo moja ulubiona opowieść o budowaniu kościoła w latach 1948-1953. Bo takim okresie stalinowskim powstała w jednej wsi kościół i jedna z pań mówiła o tym, jak to się działo, okrakiem na belce. I tutaj się zaczynała wielka, ciekawa opowieść anegdotyczna. To, co wydaje mi się najtrudniejsze, i to jest, nie potrafię przez to przejść na drugą stronę, to jest coś, co mi się kojarzy generalnie też z historią ludową, mianowicie rodzaj kulturowego zawłaszczenia. Wieś badają ludzie wykształceni z dużego miasta, mają swoją własną pozycję także w interpretowaniu przeszłości,
i bardzo często trochę na wyrost ogłaszają się rzecznikami wiejskiego ludu. To też jest zresztą bardzo interesujące, że lud jest u nas mieszka na wsi. Całej opowieści o przeszłości, chociaż w manifestie było o ludu roboczym miast i wsi, miasto kompletnie znika z naszego wyobrażenia klas ludowych. Jest opowieść tylko o wiejskiej społeczności, która też w końcu nie jest stabilna, jednolita i mieszkająca w jednym miejscu. To też pięknie wychodzi w badaniach chyba bardziej nowożytniczych, ale też XIX wieku, że mieszkańcy wsi są szalenie ruchliwi geograficznie, także społecznie. Takie ustabilizowanie wyobrażenia wsi jako miejsca, w którym wszyscy mieszkają od urodzin do końca swojego życia, jest trochę takim chyba etnologicznym dziedzictwem. Nie wiem do końca, na ile etnografowie zignorowali fakt, że ludzie się przemieszczają i nie są tacy, może socjolodzy, nie wiem kogo za to winić, a na pewno nie historyków. Natomiast trochę wychodzi, że ta mobilność jest jednym z najciekawszych zjawisk, które też się dzieje, w związku z czym mieszkańcy wsi są w zasadzie wszędzie. Też jest problem, jak ich potem zdefiniować, ponieważ mają swoje różne tożsamości, od wiejskiej przez emigrancką, po miejską, potem znowu wiejską, to bardzo różnie wygląda. I dodając na końcu jeszcze jedną rzecz, która mi się skojarzyła teraz z tym pytaniem, dlaczego się stało, że trafiłam do historii ludowej, to jest chyba to, że zawsze pociągały mnie grupy nieobecne w tym kanonicznym obrazie przeszłości. Jak zaczynałam zajmować się historią, to historia kobiet była w ogóle nieistniejącym właściwie pojęciem. Także to był sam początek krystalizowania się pomysłu, że kobiety można badać jako grupę i badać, zajmować się ich przeszłością i że można je wyróżniać, czyli to znaczy, że jestem już bardzo stara. Natomiast i w takim sensie tutaj się też mieszczą przedstawiciele przede wszystkim klas ludowych, że też są grupą jakoś tam nieobecną w innej postaci niż ekonomiczna grupa, która się pojawia w jakichś tam większych historiach społecznych. Druga rzecz to jest chyba moja niespełniona miłość etnologiczna. Zawsze myślałam, że jednak trafiłam na zwykły kierunek studiów. Natomiast wydaje mi się też, że no nie bez racji Tomek na pewno, ja również i drugi Tomek również zajmują się czymś, co jest przestrzenią antropologii historycznej. To jest jakby łączy takie spojrzenie na przeszłość i wieś, czy społeczności wiejskie z tą diachroniczną perspektywą, o której ty wspominałaś, prawda? Że dzisiaj już nie myślimy o społecznościach wiejskich jako bezczasowych, prawda? Że jak za króla świeczka i dzisiaj to ci sami chłopi i lud wiejski mieszka tak samo jak mieszka. Dzisiaj mamy poczucie zmiany, która następuje no z różnych zresztą powodów, te czynniki też są same w sobie ciekawe. Bardzo dziękuję i cieszę się, że pojawiło się akurat kozoł, że jest, więc może to tak, bo właśnie chcę teraz wrócić z powrotem do tymi pytaniami drugimi. Cieszę się, że pojawiło się bardzo dużo rzeczy, które właśnie podkreślają tą różnorodność społeczności wiejskiej, zarówno czasową, jak i przestrzenną. Tutaj można by też dodać etniczną, religijną, czy właśnie regionalną. Ja też się cieszę właśnie, że tutaj zostało to podkreślone w taki, no właśnie, sposób oparty na przykładach. I chciałabym te przykłady pociągnąć dalej poprzez konkretne pytania. Właśnie chciałabym z powrotem zacząć od profesor Kawy. I użyła Pani tego określenia klasa ludowa i troszeczkę już Pani o tym powiedziała, natomiast chciałabym właśnie tak poprosić o rozwinięcie tego tematu. I moje konkretne pytania dotyczą tego, kogo możemy tym terminem określać i jeśli w jakich okresach jest to termin adekwatny. Rozumiem, że tutaj raczej dotyczy on przyszłości, czy może ewentualnie wciąż jest to termin adekwatny. Tutaj jakby to Pani się do tego odniosła. To zacznę od ostatniego i części tego pytania, mianowicie przez pewien okres czasu naszej refleksji humanistycznej. Przez pewien okres czasu naszej refleksji humanistycznej po transformacji istniał taki mit, klas nie ma. Znaczy jesteśmy społeczeństwem bezklasowym, wszyscy należymy do pewnej mitycznej klasy średniej, tylko wszyscy próbowali ją zdefiniować. I mam wrażenie, że to było takie bardzo interesujące zjawisko lat 90.
podczas tak na dobrą sprawę to jesteśmy strukturą zhierarchizowaną i te klasy w dalszym ciągu istnieją, choć nie w takim wymiarze, jak to proponował Marx. Wydaje mi się, że dzisiaj nie kapitał ekonomiczny wyznacza podziały, ale kapitał kulturowy i habitus. Znaczy coś takiego istnieje i mam wrażenie, że w wypadku klas ludowych możemy raczej mówić o tym, że one zostały skonstruowane przez środowiska opiniotwórcze, intelektualistów, inteligencję, która szukała, zdefiniowała obcego, którym nie jesteśmy. Prawda? To jest trochę znany mechanizm, gdzie mówimy o sobie przez to, że mówimy, nie jesteśmy tacy jak oni, nie jesteśmy jak barbarzyńcy, nie jesteśmy tacy jak poganie, to budowanie przez negację jest dość, nie jesteśmy jak kobiety, że to tam jeden z elementów. I tak pojawia się klasa ludowa w tym współczesnym mówieniu. To zresztą jest większy problem i mam wrażenie, że czeka na swojego badania. Bo tych elementów tworzących klasę, myślenie o klasie ludowej jest całkiem sporo i one są zakorzenione w dyskusjach i w okresie kształtowania się posttransformacyjnych tożsamości. Bo na przykład nie wiem, czy słoiki to jest klasa ludowa, czy tylko traktowana przez tubylców jako coś, co stygmatyzuje przyjezdnych, którzy się nie utożsamiają i nie asymilują sobie pomiejskim mikroświatem Warszawy. Także bardziej, moim zdaniem, to są kapitały kulturowe, które oddzielają, tylko nie w tym sensie, że są to ludzie, klasy ludowe to są przedstawiciele klas ludowych, to są ci, którzy nie posiadają kapitału kulturowego klas wyższych, ale nie przeszkadza im to, że mają inny kapitał. To jest, znaczy do tego wniosku doszłam, że osoby, które są inteligencją z awansu społecznego, czy takie postsłoiki jak ja, w Warszawie dopiero od 10 lat, to jest coś innego niż ci, którzy po prostu pozostają przy swoich tożsamościach wyjściowych i nie mają z tym problemu. To jest też coś, co warto wziąć pod uwagę. Na pewno wolę, kiedy się mówi o klasach ludowych, niż o jednej klasie ludowej, bo to znowu jest nie do końca właściwe, tak mi się wydaje, ponieważ no nie mam jednak jednoznacznego wyznacznika tego, co to znaczy lud, a co nie znaczy lud. Bo to też jest bardzo interesujące, że dzisiejsza wilkomiejska klasa ludowa, jeżeli taka istnieje, szuka swoich korzeni na wsi. I co teraz zrobić z tym połączeniem wielkiego miasta? To są często ludzie właśnie nie do końca, nie będę mówiła, jacy są, ponieważ jest ich bardzo, bardzo dużo i w jednej tej przestrzeni spotykają, w kategorii spotykają się lewicujący studenci o pochodzeniu wiejskim z kibicami Legii Warszawa, nie wiem do końca, które na pewno można nazwać kulturą ludyczną, nie wiem czy ludową, ale coś takiego, o czymś takim można powiedzieć. Także jest to raczej kategoria, którą się po prostu oddziela, czy różnicuje ogląd społeczny. Ale też do końca nie wiem, co z tym zrobić, ponieważ najwyraźniej ta kategoria klasy nam trochę bardziej zawadza niż pomaga. Chociażby klęska klasy średniej jako kategorii, którą dalej nie wiemy, co zrobić. Także to jest jedno stwierdzenie, które mi się skojarzyło. Bardzo bym chciała, żeby wróciło pojęcie klasy pracującej, ale też do końca nie jestem przekonana, zważywszy na pojawienie takich pojęć jak prekariat twórczy i wielkomiejski, który jest wykształcony w wolnych zawodach, ale daleko od tego, co kiedyś nazywało się prekariatem. I mam wrażenie, że po prostu teraz jesteśmy w fazie tworzenia nowego wokabularza pojęć, które określają strukturę społeczną. Bardzo płynną i bardzo zbudowaną na autodefiniowaniu się. Mam wrażenie, że dzisiaj to jest ważniejsze niż cokolwiek innego, kim jestem w swoim własnym pojęciu, niż jak nazywają mnie inni. Ale to też trochę jest efekt moich doświadczeń z historią mówioną. Wolę posłuchać, jak się ludzie definiują, niż jak to opisują badacze. Przy całym szacunku dla badaczy. Dziękuję. Myślę, że to jest temat, który może powrócić w dyskusji i mam nadzieję, że my się tutaj jakoś może
zastanowimy się nad tym wspólnym wypracowaniem wokabularza, jeśli oczywiście starczy czasu. A teraz chciałam przejść do trochę innego tematu i otworzyć tutaj taki właśnie, tak się stworzył taki trzyosobowy blok zajmujący się relacjami społecznymi. To znaczy te moje trzy pytania będą dotyczyły relacji społecznych na wsi w dwóch różnych wymiarach. I właśnie najpierw chciałabym zapytać profesor Lubańską właśnie o te relacje dotyczące oparte na przemocy, ponieważ można powiedzieć, że w tych pracach dotyczących historii ludowej jest skupienie przede wszystkim na tej przemocy wertykalnej między grupami uprzywilejowanymi i mieszkańcami wsi, natomiast u pani pojawia się ten wątek przemocy sąsiedzkiej i w obrębie wsi. I właśnie, nie wiem, jaka jest specyfika tego rodzaju przemocy i też jakie są, jak ona objawia się też w pamięci i na tych narracjach współczesnych mieszkańców. Oj, to jest pytanie, na które absolutnie nie da się odpowiedzieć w 5 minut, a poza tym znowu tutaj mamy do czynienia z tym samym problemem, o którym wspominała profesor Kowa, czyli że ja może zacznę mówić o jakiejś w ogóle przemocy wszędzie na każdej wsi, prawda, i jak ona wyglądała. Więc może od razu zaznaczę, że jeżeli cokolwiek tutaj będę mówiła, to będę się ograniczała do tego, co wiem o powojennej podkarpackiej wsi, powiat jarosławski i przeworski dokładniej. No tak, znaczy w historiach ludowych jest opisywana głównie przemoc wertykalna, chociaż pojawiają się tam też takie wzmianki o jej przenoszeniu, takie hipotezy, że właśnie to te relacje pańszczyzniane oparte na przemocy, że później taki, prawda, chłop, który był męczony przez pana, przenosił tę przemoc na żonę, na dzieci, jakby na te relacje sąsiedzkie. Więc nie jest tak, że w ogóle nie ma, prawda, tam zmiany tej horyzontalnej przemocy, czy też wertykalnej w obrębie, nie wiem, gospodarstwa domowego. Temat przemocy w okresie powojennym jest bardzo trudny, bo tak naprawdę nie do końca, no wciąż brakuje źródeł, a prace historyczne na ten temat są stosunkowo świeżą sprawą, prawda? Bo mamy tutaj pracę Marcina Zaręby, która analizuje sprawy w takiej skali bardzo, no właśnie makro, czyli na przykład ona tłumaczy problem przemocy powojennej generalnie, no w tym przede wszystkim na wsi, no bo przeważała wieś, na przykład biedą. Właśnie ludzie byli biedni, no to generowało przemoc. Albo że wojna spowodowała. Napatrzyli się na wojnę, więc stąd, prawda, pojawiła się przemoc. Natomiast ja muszę powiedzieć, że kiedy prowadziłam też ze studentami te badania w skali mikro, to takie wyjaśnienia typu właśnie bieda nie do końca pasują, nie do końca się sprawdzają. Takie wielkie kwantyfikatory właśnie okazują się zawodne i wręcz takie, no nie wiem, one zupełnie nie przystają do tego, czego się dowiadujemy, kiedy okazuje się, że kluczem do zrozumienia przemocy są po prostu relacje krewniaczo-sąsiedzkie. I te relacje krewniaczo-sąsiedzkie, które są oczywiście kwestią bardzo intymną, taką skrywaną przed osobami z zewnątrz, o tym się nie mówi, one sięgają bardzo daleko. Ja powiem, że ja kiedy zaczęłam badać temat właśnie mordów powojennych na Podkarpaciu, miałam takie przeświadczenie dosyć z punktu widzenia mojej wiedzy teraz naiwne. To znaczy ja sobie wyobrażałam, że mamy taki podzielony świat. Milicjanci, zwykli ludzie, bandyci, świadkowie, tak, coś takiego. I nie mogłam zrozumieć, dlaczego mordy powojenne mogły trwać tyle lat, nic się z tym nie działo, czy ci ludzie bali się powiedzieć władzy. Więc to oczywiście no, okazało się, że oni mówili i są w archiwach IPN różne donosy, w tym donosy wzajemne członków band, którzy po prostu opowiadali o tym, co kolega robił. Tylko że milicjant to często też mógł być w jakichś relacjach właśnie sąsiedzko-krewniaczych. Mieli tam swoich ludzi wszędzie. A w ogóle na Podkarpaciu jeszcze taki fenomen miał miejsce, że sporo ludzi, którzy wcześniej było w partyzantce, potem właśnie weszło do tych struktur UB. I to pokazuje taką nieostrość granic, nieszczelność, taką
to, że to wszystko naprawdę jest takie bardzo powiązane, więc nie ma żadnych wydzielonych grup. Tylko ta przemoc była możliwa, bo właśnie no, nie działało, prawda, nie działało prawo. Było dużo, jak to trafnie określa profesor Jarosław Syrnyk, to kolejny, to w sumie jest książka, która najbardziej dla nas okazała się pomocna, Trójkąt Bieszczadzki, chyba Przemoc i chaos. Ta druga, bo pokazuje właśnie uwarunkowania, pokazuje, że kiedy władza jest rozproszona między różnych depozytariuszy przemocy, no to właśnie praktycznie niemożliwe jest egzekwowanie prawa i ochrona ludzkiego życia. I właśnie to, co jest też ciekawe, to to, że w takiej sytuacji władze we wsi przejmują grupy, które mają charakter w zasadzie mafijny. I kiedy tak zwróciło moją uwagę, kiedy czytałam też pracę o rozproszonej zagładzie, o tym, co się działo na wsi, że często pogromy takie miejsca, również prowoderami były grupy, które się właśnie zrzeszały na takiej zasadzie mafijnej. Tylko że właśnie ten, kto jest w mafii, to może być czyjś zięć, czyjś teść, wujek, krewny. I tutaj właśnie w grę zaczynają wchodzić kolejna rzecz, którą trzeba analizować, badając właśnie przemoc na wsi, to ten etos sąsiedzki, który dla osoby z zewnątrz, ten etos sąsiedzki wydaje się czymś, co wynika z takiego właśnie bezwzględnej lojalności, że ja właśnie no, nie mogę powiedzieć czegoś co złego, kto zrobił ktoś, bo po prostu to jest, ten etos sąsiedzki jest nadpisany wręcz na etos religijny, można odnieść wrażenie, na wszystko inne. I nie mogę tego właśnie powiedzieć, ale no, myślimy, że to jest taka czysta lojalność, ale to często jest też lęk, czego ja też długo do końca nie widziałam, dopóki nie zapoznałam się z materiałami, w których właśnie widać, że to, co Ludwik Stoma na przykład nam pisał o wsi, że na wsi obowiązywała moralność swojacka, czyli że ten, kto był na zewnątrz wspólnoty, to był ten obcy, którego dehumanizujemy i nie obowiązują nas reguły moralności, ochrona jego życia, no to po tych badaniach, które zrobiłam ja, które zrobiliśmy ze studentami, no to chyba możemy powiedzieć, że ta moralność nie obowiązuje, no, że w obrębie własnej wspólnoty też jest dużo lęku. Lęku przed najbliższym sąsiadem, przed krewnym. I niemało jest takich historii, kiedy ten, kto próbował przeciwdziałać przemocy, naprawdę targano na jego życie. Więc jest to taki no, bardzo mroczny temat. Ja właśnie nie wiem, bo też często widzę, że ja jestem już przyzwyczajona niestety przez tyle lat pracy do tych okropieństw, ale wiem, że muszę ostrożnie je jakby się nimi dzielić, bo to jest trudne zaabsorbowania. No niemniej tak, no właśnie te napady międzysąsiedzkie i właśnie dużo przemocy też na wsi między sąsiadami miało miejsce i to też wiem, że to nie dotyczy tylko tych dwóch miejscowości, w których ja prowadziłam badania. No i co, jeszcze ta przemoc i te relacje krewniczo-sąsiedzkie, uważam, że mam nadzieję, że więcej osób będzie prowadziło badania w tym kierunku, bo one tłumaczą nam tak wiele zjawisk, które żeśmy tłumaczyli inaczej do tej pory. Na przykład przemoc etniczna. Znaczy przemoc na pograniczu polsko-ukraińskim, która była objaśniana wrogością etniczną. Nasze badania, rozmowy ze ludźmi, świadkami tych wydarzeń pokazywały, że u jej podłoża często była chciwość zwykła, zawiść i po prostu czynnik etniczny, to, że ja mogę na przykład wydać sąsiada albo zastosować przemoc wobec sąsiada, wynikała z tego, że był pretekst, że można było to zrobić, a na przykład można było przejąć czyjąś własność. Więc to są trochę banalne wnioski, w związku z tym smutne, no bo jak tutaj analizować dalej chciwość, tak? Że tutaj chciwość czy zawiść odegrały kluczową rolę, no ale do podobnych wniosków też często dochodzą badacze zagłady, prawda? Więc jakby to nam mówi takie niefajne rzeczy o polskiej wsi, ale bardzo powtarzalne i jest jakoś tam też kluczem do tamtejszej mentalności, chociaż nie należy zapominać, że byli ludzie, którzy zawsze się, że właśnie to też muszę powiedzieć, że mnie niepokoi i się staramy tego unikać, mówienie w formie my o mieszkańcach wsi, w ogóle jakimś my, że nie wiem, na przykład mieszkańcy Grzęski, gdzie prowadzę badania, czy no, że tam ludzie tak myślą, tak się zachowują. Nie ma społeczności homogenicznych praktycznie, no może, prawda, sekt, no, ale to jest
inny przypadek, natomiast w każdej społeczności wiejskiej tam jest właśnie, no w społeczności wiejskiej też mamy różne stronnictwa i między innymi dlatego nam się udają badania nawet na tak trudne tematy jak przemoc, ponieważ znajdziemy prędzej czy później osoby, które na przykład chcą o tym mówić albo osoby, które są już wolne jakoś od nadzoru społeczności, no bo to jest też taka rzeczywistość panoptyczna, społeczność wiejska, kiedy ludzie pamiętają od pokoleń. Tam akurat wiem, że mobilność jest duża, no ale też zdarzają się miejscowości, w których ludzie nadal mieszkają od pokoleń i pamiętają wszystkie zaszłości. No, więc, więc te osoby, które niosą pomoc, na przykład no, zdarza się, że muszą to ukrywać przed najbliższym sąsiadem, to też doskonale wiemy z naszej historii. Ja też słyszałam takie historie, kiedy jedna na przykład rozmówczyni mówi mi, że jej tata uratował Żydówkę, ale musiał krzyczeć, żeby wychodź, wynoś się stąd, żeby sąsiad nie doniósł, a w tym czasie udzielał jej pomocy, ale komunikat na zewnątrz był taki, że on ją wyrzuca, tak? Więc to właśnie jest ta rzeczywistość panoptikonu w takim, takiej mrocznej swojej odsłonie. No i też nie bez powodu o różnych strasznych rzeczach ludzie mówią, decydują się pisać dopiero po wielu latach. Tak jak ta słynna książka Tadeusza Markiela, Jeliny Skibińskiej, która zresztą rozgrywała się akcja w miejscowości obok tych miejscowości, gdzie prowadzę badania, Gniewczyna Łańcucka, gdzie dziecko, które było świadkiem przemocy na ludności żydowskiej, no opisało to po wielu, wielu latach, bodajże 50, kiedy już tam nie mieszkał. Więc no to są takie tematy. Nie wiem, czy coś jeszcze tu powiedzieć, czy może po prostu wydaje mi się, że może wystarczy. Może jeśli będą jakieś pytania, to w części dyskusyjnej. Dobrze. Tak, ja właśnie chciałabym poprosić o rozwinięcie może tego tematu i w tym obszarze dotyczącym czasu badań, którym pan się zajmował. I tutaj też mam, no właśnie tak myślałam, żeby rozwinąć to pytanie właśnie o ten język emocji, o ten związek z emocjami. Też o tym rozmawialiśmy przed spotkaniem. Tak, ja muszę przyznać, że zacząłem się w ogóle teraz zastanawiać nad jeszcze jedną ważną sprawą, to znaczy dlaczego chłopi, lud, chłopstwo, lud jest kojarzone z zachowaniami agresywnymi i przemocą i tak dalej. Mamy tutaj od razu taką wizję, nie wiem, jeden z rozdziałów Narodnego Ptaka Kosińskiego, gdzie główny bohater trafia do chłopskiej chałupy, tam przemoc jest wszędzie i jest taka, powiedziałbym, przekraczająca wszelkie możliwości nawet czytelnika. Jak coś nie czytał, to może sobie wyobrazić, nie wiem, ogniem i mieczem i czerni, która się okręca i tam zamordowanej szlachty, prawda? Mamy taką wizję, że coś z tymi ludźmi, którzy mają problemy z czytaniem, pisaniem, jeszcze żyją na wsi, jeszcze co więcej, oni mordują zwierzęta na co dzień. To jest kolejny element, który bardzo wchodzi w taką wyobrażenie, że ten chłop to musi umieć kogoś zabić, ponieważ morduje świnie regularnie, no, tak jakby nie było specjalizowany pod tego ludzi na wsiach. Ale w każdym razie mamy do czynienia z pewną taką wizją kulturową, która mówi, że ludzie prości, tak zwani, ludzie żyjący bliżej natury, mniej cywilizowani w cudzysłowie, to oni są bardziej skłonni do przemocy i też sami odczuwają ból na przykład. Z drugiej strony, prawda? To skoro ktoś znosił tyle tych batów, to znaczy, że on już musiał się od tego przywyknąć może albo coś. Proszę Państwa, ja myślę, że możemy nawet dość dokładnie wyznaczyć chronologiczny początek tego myślenia. On zaczyna się gdzieś tak w drugiej połowie XVIII wieku, wtedy, kiedy zaczęto poważnie stawiać się na tym, jak funkcjonuje układ nerwowy. Wynalezienie, odnalezienie układu nerwowego i sprawdzenie i późniejsze badania na ten temat weszły do wyobraźni ludzi i to wtedy zaczyna się pojęcie słabych nerwów, na przykład mocnych nerwów i tak dalej. No i jest, w filozofii oświecenia pojawia się, antropologii oświecenia pojawia się takie wyobrażenie, że ludzie żyjący na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym, to oni mają ten nerw delikatniejszy, więc i bardziej boli, częściej płaczą, nie są zdolni do przemocy, a ci, którzy są tam, mieszkają w ciężkich warunkach, jak to chłopi na przykład, to oni właściwie mają ten nerw takie grube, wytrzymałe, oni właśnie też są tacy prostacy pod wieloma względami, również emocjonalnym. Znaczy oni stosują przemoc, dlatego że ich to nie boli wewnętrznie, a na przykład inteligenta to boli.
To jest bardzo interesująca wizja, ale myślę, że cały czas nad nami wisząca. To może tutaj od razu powiem, że istnieje jeszcze jeden taki mit bardzo poważny w badaniach nad daną historią ludową. To jest to, że istniało przed połową XVIII wieku bardzo silne klasowe zróżnicowanie na kulturę szlachty i chłopów. Tak jakby to, jakby nie wiem, stosunek do środków produkcji czy do własności ziemi miał różnicować mentalnie tych ludzi. Oczywiście między księciem Radziwiłłem, a nie wiem, jakimś tam chłopem, który mieszkał w ostatniej chałupie na samym końcu i nie miał ani zagona ziemi, oczywiście była gigantyczna różnica. Ale w połowie XVII wieku, jak chłop brał ślub, no to nie zakładał stroju sól ludowy krakowski, tylko pożyczał kontusz. Tam tych kontuszy parę zawsze chodziło po wsi i w kontuszu brał ślub, jak porządny szlachcic. A natomiast szlachcianka nawet bardzo bogata w swoim zapisywanym na papierze spisie recept domowych zapisywała te same recepty, które by jakaś szeptucha jej poradziła. Czyli krótko mówiąc, do połowy XVIII wieku nie było tak wielkiej przepaści ani kulturowej, ani wykształcenia. W związku z tym ta kultura była dość wspólna. I również wspólne było stosunek do przemocy i do bólu. A więc z jednej strony mamy tych chłopów, którzy się bardzo zachowują brutalnie w XVIII wieku, ale mamy też na przykład Jana Chryzostoma Paska, który zdecydowanie był bardzo dobrym pisarzem, bardzo sprawnie posługiwał się językiem i w tym języku opisywał, jak mu się strasznie podoba przemoc właśnie, jak podobało mu się, że z kogoś krew leci. To było takie piękne. Prawda? Więc mamy do czynienia, to nie jest kwestia, ta przemoc nie jest przyrodzona do chłopstwu, ona po prostu jest uniwersalna, natomiast my ją widzimy jako jakiś taki wyróżnik chłopów. Oczywiście to jest również związane z tak zwaną nowoczesnością, to znaczy kiedy pojawiają się nowoczesne państwa i one zabraniają nam stosować przemocy w stosunkach międzyludzkich, ta przemoc zostaje upaństwowiona, to oczywiście wtedy, kiedy pojawiają się enklawy, kiedy państwo niknie, wtedy przemoc się pojawia. No bo wtedy można ją stosować. W przypadku chłopów to sprawa jest jasna, że mamy do czynienia z układem społecznym, to znaczy jakiś tam zarządca majątku, czasem nawet szlachcic, bił chłopów, chłop bił żonę, żona biła dzieci biły zwierzęta i tak dalej. W drugą stronę rzadko się to pojawiało, ale też się zdarzało. I wtedy również była przemoc, to znaczy, jeżeli w końcu chłopi złapali jakiegoś szlachcica, a byli w nim w konflikcie, to go obili kijami. No tak jak wcześniej oni dostawali. Więc tutaj ta przemoc jest elementem zupełnie normalnym w codziennym życiu, że tak było, też tak powiem. Jest ona oczywiście, ma również charakter płciowy, bardzo silny, ale tutaj to się już proszę odwołam, zajrzeć do publikacji, jeśli nie patrzeć Siedleckiej. To jest, ona to o tym dużo pisała. W to wchodzi, bo proszę pamiętać, że w przemoc wchodzą właściwie dwie rzeczy. To jest ból, który się zadaje, to jest kwestia honoru, który traci bity, albo się boi, że traci ten honor, a po trzecie to jest integralność cielesna. Ktoś interweniuje w twoje ciało i to jest pytanie, na ile się jest tym ciałem utożsamionym. Bo na przykład ludzie w trajektorii bardzo często tracą kontakt ze swoim ciałem. I wtedy można też z nimi różne rzeczy zrobić, oni przestają to czuwać jako to, że to stosuje się do nich. Prawda? To jest ten problem, do jakiego stopnia jest to odczucie indywidualne ciała. A więc ta przemoc jest. Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden element bardzo ważny w przypadku przemocy tej przednowoczesnej. Przemoc bardzo często jest językiem. To nie jest przemoc z emocjami, tylko taka na chłodno. Na chłodno egzekwowana, to znaczy czasami po prostu należy, dając rozkaz, zdzielić kogoś kańczugiem, to wtedy zapamięta. Są takie poradniki z XV wieku do wychowania dzieci, że broń Boże, nie wolno bić dzieci wtedy, kiedy jesteś zły. Trzeba czekać do wieczora i wtedy mierzyć karę, bo wtedy ona jest racjonalna i dziecko zrozumie i ty też nie będziesz w tym stanie emocjonalnym wyżywać się na dziecku, bo to jest niebezpieczne. Emocje i przemoc są połączone, to jest niebezpieczne. A więc mamy również przemoc jako język, specyficzny język, w którym ludzie się komunikują. No i z drugiej strony też mamy ograniczenia tej przemocy.
Jasne, że można bić, w kulturze przednowoczesnej się bije, ale są dokładne informacje, jak można bić żonę. Otóż żonę można bić, czasami są to, jest to opis jakiej grubości kijem, tam grubszym niż tam ileś tam palców, ale przede wszystkim najważniejsze jest, nie można doprowadzić do rozlewu krwi. Rozlew krwi to jest już przesadne bicie. A więc są pewne normy, które ci ludzie znają. No i na koniec, żeby ten obraz nie był taki zbyt jasny, przysyłowałem się tą sytuację, gdzie wszyscy wszystkich biją, to bicie jest nie tylko kwestią emocji, ale też komunikacji między ludźmi. Taka wieś na przykład, gdzie kijem się zagarnia ludzi do pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc można się przyzwyczaić, to już któryś tam wiek bicia, prawda? No i jest rok 1785 i nagle się okazuje, że chłopi mogą skarżyć do cyrkułu, austriackiego cyrkułu, mogą skarżyć na panów. O ile zaczęły się skarżyć, czy są bici. Z dnia na dzień, z roku na rok zaczynają się skarżyć, czy są bici. To znaczy, że im przeszkadzało, prawda? No chyba tak, no bo nie można go inaczej określić. No jest jeszcze druga możliwość, że po prostu w tym całym systemie nagle była luka, gdzie mogą zacząć się skarżyć na cokolwiek. I to jest druga możliwość, więc te dwie interpretacje się wcale nie wykluczają, ale to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o język bicia. Tak, dziękuję. Tak sobie właśnie wymyśliłam ten układ, żeby ten dość ponury obraz nakreślony przez poprzednich. Może mam na myśli tematykę bardziej niż obraz, proszę tutaj nie brać tego do siebie bynajmniej. Właśnie skontrastować, bo też cały czas rozmawiamy o tym, żeby walczyć ze stereotypizacją. I tutaj, żeby ten obraz nie był dość jednoznaczny, właśnie chciałabym poprosić profesora Rakowskiego, czy mógłby coś więcej powiedzieć o... Tutaj mi się pojawiły takie dwa pojęcia, współdziałanie i potencjał sprawczy. Jak to można rozumieć w kontekście pana badań? Tak, ja postaram się troszkę rozjaśnić ten ponury obraz i w ogóle taką pozytywną stronę zarysować, ale skończę ponuro. Myślę, że jakoś mnie bardzo poruszyło to, co Dobrochna Kałwa powiedziała o tym, gdzie mieszkają mieszkańcy wsi i czy oni są rzeczywiście przypisani do miejsca i czy etnologia to jak coś z tym robi, dekonstruuje i tak dalej. No, to jest niesamowite, to znaczy miałem okazję prowadzić pracę znakomitą w ramach laboratorium badawczego Pauli Mikołajczyk o młodzieży wiejskiej ze wsi Cukrówka i Zaława, też właśnie niedaleko Przysuchy, Radomia, gdzie oni jeździli po wsi samochodami wieczorem, słuchali muzyki, to była muzyka hip-hopowa z wiejskich blokowisk i to było coś, co jakby ich spajało jako grupę, ale przyszedł właśnie rok tam 2013-2014, otworzyły się możliwości pracy na budowach w Holandii, zaczęli jeździć na budowy do Holandii i tam po prostu co 3 miesiące byli tam, 3 miesiące we wsi, tam słuchali już muzyki elektronicznej, hardstyle'u, jumpstyle'u, tańczyli do tego, no w ogóle też afrykańskie są korzenie tej muzyki elektronicznej. I jak byli tam na tych budowach, to opowiadali, że oni tam słuchają tej muzyki, która im się kojarzy właśnie z Załową, z Cukrówką, z ich jakby grupą i słuchali tej blokerskiej muzyki hip-hopowej. Ale jak wracali do Cukrówki, do Załawy, to jeździli samochodami i słuchali tej muzyki właśnie hardstyle'owej, jumpstyle'owej. To było coś, co ich łączyło, bo to my jesteśmy faceci, którzy pracują w Holandii i którzy mają tutaj swoje już rodziny, albo będą mieli żony, dzieci i byli tacy właśnie bardzo przyjemni. W każdym razie to jest niezwykłe, że ta mobilność, przepływ są immanentną cechą społeczności wiejskich i trzeba olbrzymiego procesu takiego mentalnego, żeby ich czy naukowo, czy tak bardziej politycznie, czy potocznie przypisać do miejsca, prawda? Natomiast co ja chcę powiedzieć o tym współdziałaniu, no to jest niezwykła rzecz, dlatego, bo jak przez lata prowadziliśmy z grupami współpracowników, znakomitych współpracowniczek, byłych studentów, studentek właśnie w okolicy Szydłowca, gdzie rzeczywiście była dramatyczna sytuacja i taka
życiowa, finansowa, olbrzymi poziom zubożenia, olbrzymie poziomy bezrobocia, naprawdę to właściwie to ukryte bezrobocie to sięgało tam 60-70%, czy to realne, przepraszam, to realne. Natomiast oczywiście ludzie robili co mogli, pracowali na czarno, kombinowali, ale jedyną rzecz, którą rzeczywiście ich jakby jakoś stabilizowała i dawała taką siłę, i to rzeczywiście było coś niezwykłego, to były ochotnicze straże pożarne. I to rzeczywiście było coś, kiedy w rozmowach po prostu ci ludzie nabierali zupełnie innej postawy, oczy im się rozjaśniały. I tak naprawdę to miało olbrzymie znaczenie, ale przede wszystkim wtedy, kiedy się okazało, no i właśnie ten przykład tego cudu, czy takiego wydarzenia wyjątkowego, to znaczy, no ja akurat wróciłem do Warszawy, ale ta grupa tam była i wybuchł pożar. I to bardzo pięknie opisała Weronika Plińska, a też towarzyszył temu Tomasz Kaczor, który zrobił zdjęcia parę lat temu World Press, tą pierwszą nagrodę World Press Photo zdobył. W każdym razie chodzi o to, że zjechało się tych samochodów straży pożarnej po prostu kilkanaście. Ustawiły się w takie półkole. Wszyscy byli ubrani w te najlepsze bojowe stroje strażackie, jakie mieli, a paliły się jakieś krzaki. Ognia nie było widać, dym się ledwo dymił. Ugasiło go takimi wiechciami trzech gości. Natomiast to święto tej straży trwało po prostu przez kilka godzin. Potem analizowaliśmy na zajęciach też jakby rejestry tych pożarów i się okazało, że w ciągu ostatnich lat w postępie geometrycznym przybywa pożarów. Wszystko się wszędzie pali, wszędzie wyjeżdżają te straże. Potem się oczywiście okazało, że oni mają zwyczajnie po prostu jakąś małą stawkę, ale płaconą za to, jak biorą udział w akcji. To też był jakby sposób na dorobienie sobie, prawda? Natomiast drugą taką, no i widać było wyraźnie, że jakby to jest jakby miejsce, które daje rodzaj pewnej integracji społecznej, pewnej roli, pewnego afektu, o którym pisała antropolożka Begona Alexaga, takiego afektu, który jest państwowo-twórczy, to znaczy, że my jesteśmy obywatele, prawda? My jesteśmy obywatele z całą taką siłą nieposkremionego afektu. To jest coś niesamowitego, że można myśleć o państwie jako czymś, co jest wewnątrz człowieka, a nie czymś na zewnątrz. My jesteśmy gromadą, jesteśmy obywatelami, jesteśmy tak naprawdę częścią państwa, które jest w nas poprzez to, że jesteśmy funkcjonariuszami. Prawda? Państwo jakby abdykowało, nie ma go, nie ma jakby instytucji, nie ma pracy, ale my cały czas jakby je wytwarzamy. Drugą taką rzeczą, do której dotarli inni studenci, np. Tomasz Pisarzewski, potem ja staram się to kontynuować, to jest słowo, kiedy nie tylko mówią, że straż, czy strażak, czy właśnie, ale mówią o czynie społecznym, tak? Czyn społeczny to są absolutnie formacyjne wydarzenia dla tych ludzi, prawda? Budowa ośrodków zdrowia, szkoły, remizy, budowa kościołów. W latach 80. to opisali badacze architektury, Kuba Snopek i tak dalej. Budowano kościoły wszędzie w czynie społecznym. Oni zatytułowali tą pracę architekturą siódmego dnia, tak? Ale też znaleźli kilka kościołów, gdzie wyraźnie jest napisane po prostu, jest tabliczka na kościele, kościół zbudowany w latach takich w czynie społecznym, tak? Więc też tutaj widać wyraźnie, że czyn jest jakby taką formą, która towarzyszy strażakom, która towarzyszy w latach, na przykład ja czytam kroniki straży pożarnych, czytam kroniki szkolne i tak dalej. Oni byli w stanie robić przedstawienia teatralne po to, żeby po prostu zrobić zrzutkę i taką biletowaną imprezę po to, żeby doposażyć tam w jakąś motopompę czy coś, to lokalną straż pożarną. Oni jakby kronikowali wszystko i pisali, że coś zrobili czynem. I czyny były takie, i poszły czyny, i zrobiliśmy czynem, i panowie, i czynem to było zrobione, prawda? I jakby takie ciągłe domaganie się, że te czyny nie są przez lokalne władze uwzględniane, a wszystko to było czynem, tak? Więc tu jest znowu coś takiego, co się łączy bardzo silnie z takim afektem właśnie czegoś, co też nasz kolega Mateusz Laszczkowski, ale też Madeleine Reeves nazwali affective state, tak? To znaczy państwo, które przenika siłą afektu od wewnątrz. I teraz
No ta siła wspólnoty i jednocześnie bycia częścią państwa czy większego tworu, no jest porażająca. I jak się jej nie rozpozna, nie nazwie, nie uzna w jakiś sposób albo nie napotka, no to się kończy bardzo dziwnie, bardzo problematycznie. Ja naprawdę spędziłem lata na opowiadaniu w Ministerstwie Kultury, w ramach programów Domy Kultury Plus, w Pracowni Innowacji i Badań Społecznych Stocznia, w całym tym środowisku NGO-sowym, że najważniejsze miejsce to był czas, kiedy było takie hasło, żeby inwestować w kulturę, bo kultura się zwraca. Był czas, kiedy publikowano książkę Richarda Floridy Narodziny Klasy Kreatywnej i było mnóstwo programów, które zachęcały, taki program Kultura się liczy, żeby inwestować w kreatywność, w kulturę, bo to się po prostu zwróci. To jest świetna inwestycja. I ja starałem się mówić, no słuchajcie, no nie medialaby, nie jakieś prawda, laboratoria produkcji gier cyfrowych czy jakiejś kreatywności cyfrowo-sprzętowej, tylko po prostu te miejsca ważne to są ochotnicze straże pożarne, to są koła gospodyń wiejskich, to są, nie wiem, kółka różańcowe, to są kluby sportowe wiejskie. To jest tam, gdzie się jakby dzieją takie rzeczy, o których nie mamy pojęcia, ale one się ze sobą łączą, przeplatają w różnych konfiguracjach. I tak naprawdę to jest, no i też mówiłem, pamiętam o dziewczęcych drużynach pożarniczych i młodzieżowych drużynach pożarniczych, bo oni jeszcze wychowywali w ramach tego, znaczy starali się tworzyć takie młodzieżowe struktury w czasach tego bezrobocia i tego, rzeczywiście tego takiego kataklizmu społecznego. No naprawdę po prostu uśmieszki, które padały w moją stronę, jak to człowiek ma młodzieżowe drużyny pożarnicze tutaj w naszym awangardowym programie Domy Kultury Plus i tak dalej, albo no to było coś zupełnie nie do wyobrażenia. Więc jakby ten afekt, to pragnienie samoorganizacji, jakby współtworzenia jakby struktury było tak silne, gdzieś po prostu sobie zdryfowało. Po czym, jakież było moje zdziwienie, jak nagle zaczynam odkrywać, że po zmianie władzy kolejne, prawda, władze, które tam pełniły swoją funkcję ostatnie 8 lat, po prostu otwarły absolutnie szeroki strumień i tak naprawdę to są instytucje, które są bardzo silnie dotowane. I tutaj nawet sobie przeczytałem fragment wypowiedzi Jacka Sasita, który mówi coś, co ja zawsze jakbym zuzdywał. Chcemy, aby takie małe miejscowości tętniły aktywnością wspieraną przez państwo, bo taka aktywność buduje dumę z naszych małych ojczyzn. OSP były i są katalizatorami lokalnej aktywności. Chodzi o to, że jakby to jest nieprawdopodobne, w jaki sposób rzeczywiście pojawia się coś, co w pewnym momencie nierozpoznane, później skutkuje bardzo, bardzo silną reakcją jakiejś takiej sfery afektywnej, która jest po prostu, nie wiem, czy przechwycona, czy zaorganizowana politycznie z olbrzymią siłą. Do jakiego stopnia słusznie, do jakiego stopnia nie wiem, ale na pewno wiem, że tutaj jest bardzo, bardzo taki problematyczny moment. On też moim zdaniem dotyczy ludowej historii Polski. Znaczy jest olbrzymie pragnienie, żeby istniała wspólnota, olbrzymie pragnienie, żeby istniał lud, olbrzymie pragnienie, żeby istniał jakiś rodzaj właśnie takiego podmiotu i w momencie, kiedy on jakby albo jest poniechany, albo nierozpoznany, albo nieuznany, to wokół tego tworzą się różnego rodzaju kreacje. Ja mam już, żeby zakończyć, przed sobą tekst Liama Massarelli, The Anthropology of Populism. I on pisze tak, ja po angielsku przeczytam. I argue that the term populism registers an intensified insistence of collective forces that are no longer adequately organized by formerly hegemonic social forms. Tak? Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy możemy mówić o pewnych populistycznych siłach, które są jakby reakcją na właśnie nierozpoznanie pewnego niezwykle ważnego i pozytywnego w istocie fundamentu właśnie tego takiego państwa afektywnego. On nawet nie chce powiedzieć, że on jest pozytywny, bo on jest jakby pewnie i pozytywny, i negatywny jednocześnie, ale jakby no jestem taką siłą, która jest porażająca, jest, że robi wiele dobrego i wiele złego, takiego w antropologii, przemocy, powojnia, zagłady i tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Myślę, że tak. Ostatnio dowiedziałam się na jednej z konferencji, że historia ludowa to jest woda na młyn PiSu. To jeszcze było przed wielką zmianą i że trochę to jest tak, że przyczyniamy się wszyscy do budowania tego ludu, takiego właśnie sprzedajnego. I to jest bardzo interesujące w ogóle, jak ten lud staje się kozłem ofiarnym pewnych lęków i no nie wiem, krytycznej oceny tego, co się dzieje ze społeczeństwem, ale właśnie zrzucaniem winy na innych. I to jest trochę też, mi się kojarzy z przemocą ludową. Zauważcie, że mówimy przemoc, to od razu lądujemy w ludzie. Tak jakby elity nie były przemocowe. Trochę tak to wygląda i to się bardzo często pojawia. Bo mam wrażenie, że w dalszym ciągu wiążemy przemoc z ludźmi, którzy są brutalni, niewykształceni, niepodatni na ból, o czym mówił Tomek. Więc jest pewien problem, że mamy nie zbadane do końca przemoc, nie symboliczną przemoc elit, tylko taką normalną przemoc, którą również stosują ludzie uznający struktury społeczne, porządek społeczny itd., itd. Co trochę mi się kojarzy również z wcześniej, o czym mówiłeś wcześniej, tymi zemstą społeczności wiejskiej przeciwko tym, którzy wynoszą na zewnątrz albo którzy się sprzeniewierzają grupie. Ale przecież to samo ma miejsce w elitach. Bojkot towarzyski na salonach XIX-wiecznych to było jedno z najważniejszych narzędzi przemocowych, które było stosowane. I tak sobie pomyślałam, że czekam na pracę antropologiczną, przemoc na uniwersytecie. Ale nie tylko taką dosłowną, ale również tą całą symboliczną i te wszystkie elementy, które porządkują szeregi akademii tą właśnie przemocą, której niby nie widać, ale cały czas jest obecna. Trochę to się dzieje w badaniach historycznych, ale to też jakby odrębne pytanie. Co takiego się stało, że wszyscy nagle zajmujemy się przemocą? Znaczy, dlaczego przemoc nagle się stała takim ważnym tematem, interesującym, intrygującym? I co to mówi o nas jako tu i teraz, że właśnie przemoc jest tym, co najbardziej pociąga jako temat? Nie miłość, chociaż mamy tu przy sobie. Albo upodobanie, jak to nazwiemy, ale właśnie te przemocowe rzeczy, o które się znowu oskarża wieś, bo mam też wrażenie, że całe te badania wokół pamięci o Holokauście nagle przeniosły się na wieś, jakby miasto było, no, rajem, chociaż nie było. Może ktoś z sali ma refleksję na ten temat lub chciałby zadać pytanie? Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj strasznie dużo wątków takich, które aż się prosiło o wypowiedź, ale może zacznę trochę przekornie. Państwo sami budujecie tę opozycję, tytułując to, jak badać polską wieś. Ja bym powiedziała, że w sytuacji, kiedy niewielki procent mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem, należy ją badać dokładnie tak samo jak bańki uniwersyteckie, jak korporacje, jak miasteczka. To jest ten sam rodzaj badania. I uważam, że należy odpowiednie rzeczy dać słowo, to znaczy upodmiotowić ten przedmiot badania, że tak powiem, bo no Magda tutaj wspominała o hermeneutyce, ale obserwacja uczestnicząca, tak jak ją rozumiemy w tej chwili, ma prowadzić do dialogu, to znaczy człowiek z natury widzi, co wie i słyszy, o czym wie. Żeby przekroczyć tę granicę swojej własnej wiedzy i pewności, to po prostu trzeba założyć, że się czegoś nie wie i się trochę z siebie wycofać, żeby stworzyć kontekst dla dialogu. W związku z tym etnograf, który przychodzi do wsi, jest petentem i uczy się, ma się uczyć właśnie od ludzi. W związku z tym jest to, absolutnie nie jest to sytuacja, w której przesłuchujemy, przepytujemy. To jest niemożliwe w relacji w stosunku do drugiego człowieka i w związku z tym jeszcze a propos tej przypadkowości, serendipity chyba.
chyba to się nazywa, jest takie specjalne słowo w języku angielskim i antropolodzy ostatnio często go używają, to znaczy właśnie przypadek, ale trzeba umieć iść za tym przypadkiem, trzeba być na tyle otwartym, żeby dać się, żeby zauważyć przede wszystkim, że jest jakaś możliwość zupełnie niezałożona przez naszą teorię, kiedy startujemy do badań, przez nasz projekt, ale to też wymaga cierpliwości, to znaczy rzadko się zdarzają takie przypadki ad hoc, czasem się zdarzają, ale trzeba na to cierpliwie zapracować na ogół, dlatego badania etnograficzne wymagają czasu, dlatego powinny być jednak stacjonarne w dużej mierze, na ile to się da, zakładać powroty, a nawet jakieś relacje, które pozostają po tych badaniach, bo tylko wtedy mamy szansę rzeczywiście na dialog. Ja nie wiem, wydaje mi się, że Czesław Hernas w swojej monografii dotyczącej historii polskiej wsi w Kalinowym Lesie, to ten drugi tom, to są pieśni ludowe z rękopisów XVIII-wiecznych bodajże, bo chyba wtedy nastała moda w którymś momencie na kolekcjonowanie tych piosenek ludowych, ale pierwszy tom nie jest moim zdaniem jakoś tam specjalnie wpisany w te 60. lata marksistowskie, to wydaje mi się, że to jest bardzo rzetelna praca. Ja się z niej bardzo dużo nauczyłam. Nie wiem, jak Państwo to oceniają, historycy, pracę Hernasa. Nie wiem, czemu nie wznawiano, prawie nieobecną w tej chwili w tych naszych publikacjach. Poza tym, przepraszam, jeszcze Andrzej Woźniak od nas zajmował się historią wsi. Nie wiem też, jak Państwo oceniają jego pracę, ale one nie były jakoś specjalnie marksistowskie. I to chyba już lata 70. raczej. To trochę Ludwik Stoma tutaj zawinił z tą stabilnością. Ja wiem, że historycy głównie czytają antropologię kultury wsi polskiej, jeśli chodzi o prace antropologiczne. I rzeczywiście pamiętam też po publikacji tej pracy, że nie pamiętam nazwiska historyka, który przyszedł do nas na seminarium, ale on zbijał właśnie, podważał tę stabilność wsi. Wieś, więc jakby, jeśli teraz, bo ja nie chciałabym się tutaj wypowiadać w ogóle, jeśli chodzi o historię, ja się na tym nie znam, natomiast jeśli chodzi o sytuację współczesną, to jest też pewien problem z tym kapitałem kulturowym. To nie można budować hierarchii tutaj, jakiejś takiej założenia, ponieważ nie wiem, jak Państwo oceniają na przykład kapitał kulturowy suspendowanego księdza Piotra Natanka, który w końcu ma za sobą studia na Papieskiej Akademii Teologicznej, a jak się posłucha jego homilii, wszystkie są dostępne w internecie, polecam etnografom, to naprawdę jest to taki rodzaj common sense, z którego można się wiele nauczyć w każdym razie, analizując na sposób etnograficzny. A w końcu on te stopnie robił właśnie w Pacie, w Krakowie. Wszystko to jest dosyć wymieszane, mamy zindywidualizowaną kulturę i w związku z tym trzeba badać polską wieś absolutnie tak samo jak polskie miasteczka, tak jak o tym wspomniałam, ale jeszcze ta przemoc właśnie. Tutaj absolutnie się z panią profesor Czałbą zgadzam, to znaczy przemoc, która pojawia się w kontekście rodzinno-sąsiedzkim, jest absolutnie tak samo problemem miasta jak wsi, tylko że tam jest po prostu wszystko o wiele bardziej widoczne. Ludzie na wsi przyzwyczajeni do codziennych kontaktów są fantastycznymi obserwatorami często i po drobnych szczegółach potrafią drobne szczegóły tak zinterpretować, jak nam się nawet nie śni, bo my nie potrafimy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego systematycznego śledzenia tego, co się dzieje za oknem chociażby. Ja pamiętam, że parę razy byłam w szoku, jak moja rozmówczyni w trakcie rozmowy
widziała sąsiadkę, która gdzieś tam na horyzoncie przechodziła i nagle dostawała rumieńców i krzyczała, jak ona mogła nie powiedzieć, że przywieźli nowy towar do sklepu. W ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, a ona widziała już, że tamta niesie jakieś tobołki i sobie to tak zinterpretowała. To taki przykład banalny, ale rzeczywiście zmysły obserwacji mają często o wiele bardziej rozwinięte niż ludzie w mieście, jeśli chodzi o takie drobiazgi. Chciwość i zawiść. Tak samo są, myślę, rozdzielone sprawiedliwie też między miasto i wieś. I wszystkie nasze jakieś takie schematy właśnie, my i wieś, są po prostu częścią tej, takich inteligenckich standardów, można powiedzieć. Chłop zabija oczywiście zwierzęta, chociaż już teraz nie tak często, ale mieszczuch je zjada. Ciekawe, ilu mieszczuchów by jadło te zwierzęta, gdyby musieli je sami zabijać, prawda? Różne tutaj padły takie sformułowania, które, a jeśli chodzi o straż pożarną, to ja to obserwowałam w PRL-u. To był oddolny ruch, na który państwo przyzwalało, ale ono było w opozycji w stosunku do instytucji państwowych. To była samoorganizacja oddolna i ja obserwowałam, jak właśnie straż pożarna uczestniczyła w przygotowaniach do uroczystości nawiedzenia w Czerwińsku, kiedy kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jeździła po Polsce. Ludzie się rok do tego przygotowywali i straż pożarna po prostu była siłą napędową tej całej organizacji. To była właściwie jedna z nielicznych, jeżeli nie jedyna forma właśnie takich ruchów oddolnych, samoorganizujących się ludzi, którzy mieli poczucie swojej sprawczości, mówiąc dzisiejszym językiem, bo oczywiście wtedy tak się tego nie określało. I oni nadawali, można powiedzieć, że kształt temu życiu społecznemu w dużej mierze w takich momentach bardzo ważnych dla wsi. Teraz rzeczywiście myślę, że to zostało po prostu przejęte i podporządkowane, tak, no bo jak się pompuje pieniądze właśnie w tego rodzaju organizacji, no to wiesz. Chyba 100 lat temu chciałam o tym mówić, moich przyjaciół, którzy mówiliście o tym, właśnie rok 2016. No tak, i to ja dziękuję, że tutaj ten... Tak, ja chciałam zaproponować, dziękuję bardzo za ten głos, żeby najpierw zabrać, może, nie wiem, czy mamy czas na więcej niż dwa, trzy pytania i żeby zabrać kilka pytań, może tutaj się uwagi jakieś zgromadzą i mamy jeszcze dosłownie chwilę na odpowiedzenie na te pytania, które się pojawiają. Zachęcam do zadawania. Ja słuchając wypowiedzi tutaj osób wypowiadających się, miałem takie wrażenie czasami, że powinniśmy uważać na to, jak tą wieś będziemy badać. Jako osoby będące ze środowiska akademickiego, żyjące w pewnej bańce informacyjnej, bańce takiej społeczności, która jest wokół nas w mieście. I czasami miałem takie wrażenie, słuchając tego, tych wypowiedzi, że ta wieś, ludzie mieszkający na wsi, to są obcy. Oni są zupełnie innego jakby kręgu kulturowego niż my. Ich się trzeba badać inaczej niż, tak jak tutaj pani przed chwilą mówiła, inaczej trzeba ich badać niż społeczności miejskie czy jakieś zagraniczne. Tak chcę powiedzieć to, że powinniśmy się wystrzegać takiego z kultury pisanej od Wyspiańskiego Wesele, że dziennikarz pyta się chłopa na weselu, gospodarza, jak żniwa, a chłop mówi już dawno po żniwach i zaczyna mówić, co w Chinach jest. I chodzi o to, że miałem takie wrażenie, że jakby chcemy badać tą wieś obco, a to jednak jest prawie taka sama jakby społeczność jak my, też zważywszy na to, że na przykład zatrudnienie już praktycznie
wymarło w rolnictwie i większość mieszkańców wsi jest robotnikami w mieście, czy w przedsiębiorstwach wokół miast. I no, to chciałem powiedzieć, żebyśmy się wystrzegali tego, żeby nie oddalać tej wsi zbytnio od nas samych. Jeszcze jakieś krótkie pytanie? Uwaga. Dobry wieczór, bardzo krótko. Mateusz Wyżka i bardzo dziękuję studentom za to, że mogłem tu być, za zaproszenie. Wystąpię dzisiaj jako źródło, w zasadzie jako źródło uzbrojone teoretycznie. Przyjechałem do was z wsi bardzo nietypowej, bo z Łodzi, taka duża wieś. Ale świadomie to mówię, patrząc na to, skąd się wzięła Łódź. Więc będąc tutaj źródłem samoświadomym, proszę państwa, takim troszkę Boryną na Harley'u, słucham, postarałem się wyłączyć swój zawód, a słuchać wyłącznie jako mieszkaniec wsi tego, co jest tu mówione, i poczułem szok, że to już jest nauka, że o tym się dyskutuje, o czym wy tu mówicie, ponieważ ja to wykonuję od dziesiątek lat i doświadczam tego. Natomiast to, że codzienność moja jest przedmiotem badań i to tak zaawansowanych, jak mówię, wypreparowałem z siebie wyłącznie źródło. Chciałem powiedzieć, że mamy różne relacje na wsi, również pozytywne. Wspieranie sąsiedzkie przy nawale roboty, na przykład przy żniwach, sprzedaż mięsa, jak się zabija krowę, to trzeba poinformować wszystkich, że jest mięso do sprzedania świeże. Dalej, kwestia odrobku. Ja nie mam traktora, więc pracuję u kogoś, wtedy ten ktoś przyjedzie traktorem. To ostatnio w takiej fajnej książce Dom Ojców jest opisane. O człowieku, który ma pochodzenie wiejskie, ale wraca z miasta na wieś, żeby po prostu żyć z pisania i z rolnictwa. I teraz tak, na przykład praca, kiedy sąsiad jest chory, to etos wymaga, żeby sąsiad pracował na jego polu. Pewne kody mikrokulturowe znane tylko lokalsom. Urazy dziedziczone jako wielopokoleniowa trauma i tak dalej, wielopokoleniowa vendetta. Natomiast możemy popatrzeć na mikrospołeczność jako na mikropaństwa, i to przez całe stulecia, bez względu na to, że się zmieniają cywilizacje. To co mówię, to nie, że mikrowykład, tylko tak jakby otwarte pytanie dla wszystkich państwa. Co myślicie o tym, że chłopstwo głównie kojarzymy z agresywnymi zachowaniami, a wydaje mi się, że my opowiadamy takie historie, jakie mamy źródła i co jest pamiętane. Bo trzeba dobudować protezę i nie wiem jak, teoretycznie chyba, bo w źródłach zapisano to, co papier przyjmie, a pisano głównie rzeczy złe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jeszcze ostatnie pytanie. Szczerze mówiąc, trochę nie wiem, jak to rozwiązać. Może ktoś ma takie pytanie? Pytanie? Może to, Józek, to Józek może. Ale trzeba, bo jest transmisja. Dobra, streaming, co ja tak ważnego powiem. Nie, no w każdym razie, może ja tak trochę do profesora... Jest, tu? Dobra, już. Tak, no, tak. Może ja tak trochę do profesora Zawczak powiem, że i do kolegi jeszcze, że no bo ja to zupełnie rozumiem i się jakby zgadzam i stąd z tym, że no nie możemy się za bardzo tak oddalać, nie możemy zapominać o tym, że jednak no... coraz bardziej się do siebie upodabniamy, albo może, że nigdy nie byliśmy tak naprawdę bardzo różni. I ja się stąd zastanawiam, no bo jednak chyba stąd tutaj siedzimy, nie? Że jednak jakaś różnica jest, a jeżeli to nie jest różnica, to jednak jakieś... gdzieś możemy zarysować mniej więcej te granice i to nie tylko tak w tym, czy mieszkamy nad sobą, czy koło siebie. I mniej więcej może takie, no, nie wiem, pytanie, Marysiu, chciałeś pytanie, to ja mam pytanie otwarte. Jak w takim razie to wiesz, w ogóle sobie dzisiaj czytam w tym, nie wiem, 18 czy z którymś to było wieku, skonceptualizować tak bardzo otwarcie, no bo jednak biorąc pod uwagę... Och, pani profesor, proszę sobie wybrać, no jakby... No, to tak... powiedziałem. Jako, że miałam wrażenie, że chyba, że ktoś chciałby ad vocem co do któregoś z tych pytań, tak, bo akurat miał... Dobrze, to... dobrze, to może jeszcze, bo tak myślałam też, że w sumie na te pytania też odpowiadali państwo przez całe ostatnie prawie 2 godziny, więc myślę, że za chwilkę może tak w ramach podsumowania tutaj przekażę głos, może na razie Kuba jeszcze. I chyba Janek miał też pytanie. Tak, ja jeszcze miałem trochę pytanie i nie wiem do końca, do kogo mam je
sformułować, ale tak obserwując nasze praktyki antropologiczne, to zacząłem się zastanawiać, że nie wiem na ile to jest uzasadniona refleksja, że my jesteśmy jako antropolodzy przyzwyczajeni do tego, że świat, że też rzeczywistość wiejska jest bardzo zróżnicowana i że bardzo trudno stawiać jakiekolwiek generalizacje, właściwie musimy się ich jak najbardziej wystrzegać. Ale mam wrażenie, że my jako antropolodzy bardzo często względem przeszłości wpadamy w właśnie bardzo duże pułapki generalizacji i że z kolei przeszłość zamykamy w pewnych jakichś takich wyobrażeniach, a nie robimy tego wobec współczesności. I to jakoś w jakiejś formie, to jest moje pytanie do Państwa. Janek? Może jeszcze Janek i przejdziemy do ad vocem. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Ja trochę chciałbym pociągnąć to, co przed chwilą padło, to znaczy, bo tutaj spotkały się akurat dwie czy trzy dyscypliny, zależy jak to będziemy opisywać, więc pytanie, na ile da się je łączyć i w jaki sposób to robić tak, żebyśmy nie zostali z taką dość banalną refleksją, że z jednej strony przeszłość jest z obcym krajem, a z drugiej strony, że przeszłość jest jakimś zbiorem przykładów, z których możemy sobie dowolnie czerpać pod każdą dowolną tezę, to znaczy co nam daje historia, co nam daje antropologia w badaniu tutaj akurat społeczności wiejskich i jak możemy te dwie dyscypliny łączyć. I drugie pytanie, które też się tak trochę pojawiło na koniec dyskusji, to znaczy co się stało, że teraz te tematy tak wybiły, bo to nie jest tak, że badania nad chłopstwem, nad wsią są czymś nowym i czy ten kontekst polityczny albo biograficzny poszczególnych osób tutaj wystarcza, czy też jak pojawia się w niektórych pracach jest jakaś nieprzepracowana trauma przemocy pańszczyźnianej albo właśnie innych różnych zjawisk, które sprawiają, że teraz to wybija, ale właśnie co się stało, dlaczego po tym, po epoce transformacji i rugowaniu klas przy postępującej urbanizacji nagle wieś do nas wraca? I ostatnie już naprawdę pytanie, dlaczego warto, żebyśmy my do niej wracali? Bo tutaj usłyszeliśmy bardzo dużo zastrzeżeń, uwag tego, jak nie badać, na co uważać i takie otwarte pytanie, co nam to badanie daje i dlaczego jednak mimo tych wszystkich zastrzeżeń wciąż warto zajmować się badaniem wsi, społeczności wiejskich. Dziękuję. Tak, miło. Kto z Państwa... Ojej, teraz mam dwa mikrofony. To ja może tak, jak już jestem przy dwóch mikrofonach, wykorzystam ten fakt i może zapowiem, że mamy ostatnie kilka minut naszej rozmowy oficjalnej, natomiast liczę na to, że ta dyskusja nie zakończy się wyłącznie tutaj, natomiast żeby dać wolność osobom, które chciałyby już iść, to zachęcam do zabrania głosu i później do przejścia do rozmów, może nie zakulisowych, bo tu nie ma kulis, ale takich mniej oficjalnych. Ktoś z Państwa chciałby się odnieść? Mamy po minucie, tak? Bo ja nie chciałam... To znaczy też, myślę, nie wiem, czy kto z Państwa do którego pytania chciałby się odnieść. Bo tak chciałam się odnieść do profesor Zowczak, bo tak trochę miałam wrażenie, że to, co mówisz, Magdalenie, nie było w kontrze, tylko takim trochę powtórzeniem innymi słowami, bo chyba my tutaj z Tomkiem cały czas mówiliśmy o dialogu, a też Gadamer mówi, że marny to hermeneuta, do którego należy ostatnie słowo. Po prostu opisywanie sytuacji, konieczności uczestnictwa w sytuacji, obserwowanie ich, no to jakby implikuje, że jest się stacjonarnie w terenie, a nie tylko rozmawia. I jeszcze chciałam powiedzieć co do tytułu, który zaproponowaliście, jak badać wieś, to ja to tak odebrałam, że to ma być forma nawiązania dialogu i w kontrze trochę do historii ludowych, czyli właśnie pokazanie, jak możemy badać wieś, żeby nie powstawał, nie stereotypizować jej. Bo rzeczywiście te metody, które tu opisywaliśmy, stosowali, można stosować i ja też stosuję w ogóle generalnie w badaniach i społeczność wiejską można porównać do każdej grupy, w której mamy duży nadzór, takiej małej. Ja dlatego używałam określenia rzeczywistość panoptyczna, ale jednak no, sami mieszkańcy i wsi wskazywali, że ten, tak jak też Magda powiedziałaś, że dokładnie widziały, obserwowały, że ta rzeczywistość panoptyczna jest bardziej taka dojmująca, taka bardziej jednak większą, ma chyba większe natężenie. I to jednak robi nam różnicę. Natomiast ja też myślę, że tu chodzi o to, żeby w tych badaniach nie egzotyzować wsi, czyli ja na przykład nie będę kwitować materiału, no tutaj się to zdarzyło, bo to wieś,
tylko chodzi o to, żeby opisać uwarunkowania, które sprawiły, że coś było możliwe w tej społeczności. Jak gdybym była jej częścią, to uległabym tym samym wpływom, czyli opis tych determinant. Więc to no nie do końca się zgadzam, że też w ogóle absolutnie żadnej różnicy mamy nie wskazywać, no bo jeżeli mówimy, że chciwością i zawiścią się kierują ludzie i mieście i na wsi, no to wszędzie generalnie motywacje działań ludzkich są uniwersalne, jeżeli byśmy do takich tutaj kryteriów je mieli sprowadzać, ale jednak, żeby badania były, kiedy my jako antropolodzy chcemy opisać warunki możliwości, no to musimy kontekstualizować. Jeżeli akurat prowadzę na wsi, no to jednak to jakoś wpływa. A to, że się pojawia ta przemoc, bo to też jest ważne i tutaj przekazuję głos, no to na przykład u mnie był to czysty przypadek. Badałam wierzenia religijne, usłyszałam tę historię o przemocy na powojennej wsi i tak to się zaczęło. I pewnie też prowadząc, tak jak nie prowadzimy badania bardzo długo w środowisku wiejskim, no to może to być, no nie wiem, to siłą rzeczy jakoś odnosimy i traktujemy to jako ramy, ale to jednak wynika cały czas z tego, co słyszymy od ludzi. My jako antropolodzy, myślę jako etnografowie, nie wrzucamy swojego widzimisię, jakichś takich wizji ludu, czy takiego właśnie tego innego, wobec którego my jesteśmy lepsi, inni, tylko my staramy się przekazać te etniczne kategorie. Jeżeli sama społeczność wiejska, czy społeczność na wsi mówi o przemocy powojennej bardzo dużo, to znaczy, że jej nie przepracowała i ma taką potrzebę, co absolutnie nie neguje tego, że na co dzień ludzie też sobie pomagają, są dobrymi sąsiadami i że te relacje wzajemności, no to przemoc jest tylko rewersem pozytywnych relacji wzajemności. Więc to wszystko jest złożone, więc myślę, że też w 5 minut to wszyscy mieliśmy trudne zadanie, żeby i pewnych uproszczeń nie dokonać. Ja tylko szybko może dodam. Chodziło mi o to, że nie padło słowo dialog, natomiast nie padło słowo dialog, chociaż padło słowo oczywiście hermeneutyka i z tego, tak, ale nie było dialogu i nie było, padły natomiast słowa przesłuchujemy, przepytujemy. W związku z tym ja chciałam wyczyścić tę sytuację i powiedzieć o tym, że jednak trzeba, co oznacza dzisiaj obserwacja uczestnicząca, że uczestnicząc nie tylko traktujemy otoczenie jak w sposób podmiotowy, ale również uczymy się w pewnym sensie reakcji i myślenia symbolicznego i nazywania pewnych praktyk w środowisku, w którym zachodzą na pewne wydarzenia, uczestniczymy w pewnych wydarzeniach. Tak? Więc to nie było jakieś przeciwko temu, co Państwo mówili, natomiast wydaje mi się, że skoro się stawia pytanie, jak badać wieś, to w naszej zróżnicowanej, niesłychanie współcześnie kulturze trzeba powiedzieć, że właśnie tak samo bańki uniwersyteckie. No nie ma innej możliwości po prostu. Dlatego, że przykładem jest, może być ksiądz profesor Natanek, ale może być też Daniel Rycharski. Są pewne fenomeny, które naprawdę pokazują, że, a może nie fenomeny właśnie, że tak zmieniła się ta kultura, na tyle się zindywidualizowała, na tyle mamy podziałów wewnętrznych, że ja na przykład kiedyś badałam pogranicze polsko-ukraińskie, a w tej chwili na granicy, a w tej chwili badam wewnętrznie, czyli w zachodniopomorskim. Jest to dla mnie w nie mniejszym stopniu pogranicze niż kiedyś tam na granicy. W związku z tym mamy do czynienia ze zróżnicowaniem w ramach rozmaitych społeczności. Jest to naprawdę nowa sytuacja i dlatego wydaje mi się, że właśnie polską wieś tak samo jak polskie miasto i tak dalej. To nie było przeciwko temu, co Państwo tutaj demonstrowali, sposób
sposobem waszego badania. Przecież my się porozumiewamy znakomicie. Natomiast wydaje mi się, że trudniej jest właśnie hierarchizować w tej chwili. W ogóle no, wiadomo, że żeby o czymś opowiedzieć, no to trzeba wrócić do swojego języka, ale też trzeba go czasami trochę zmienić. I dlatego odwołujemy się do pewnych określeń emicznych, bo nie potrafimy dokładnie przetłumaczyć, na przykład, czy nazwać pewnych wydarzeń, przetłumaczyć tego, co zostało powiedziane na nasz język książkowy. No ale wydaje mi się, że ja mówię za dużo, bo pan tutaj, pan Jan zadał bardzo ważne pytania. I może państwo spróbują na nie odpowiedzieć, bo ja, jeśli chodzi o historię, nie. Tak, tylko jeszcze dwa głosy. Ja może tak dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście Hernas, właśnie jak oni są coraz aktualni, ale a propos ich recepcji w tym ruchu kultury ludowej, to może taką parabolą opowiem. Otóż antropolog pisze pracę dotyczącą współczesności, rzuca słowo pańszczyzna, robi przypis, więc patrzy, do czego się powołuje. Powołuje się na książkę Mariana Małowisa Między Wschodem a Zachodem. No super, przynajmniej książka naukowa. Ale naprawdę? Marian Małowis pisał takie głupoty? Patrzy na tą stronę i tak dalej. Otóż ów antropolog powołuje się na Mariana Małowista tam, gdzie on cytuje Marksa. I to jest jedyna rzecz, którą z tej książki zrozumiał. I to jest właśnie najbardziej szokujące. Dlaczego badamy wieś? Na przykład, jeśli chodzi o przypadku historii, sprawa jest bardzo jasna. Tak, dlaczego badamy ich kobiety w historii? Bo jak ich się nie zbada, nie da się tego pytania, to ich nie będzie odpowiedzi. To jest tak, jakbyśmy wzięli dzisiejszą gazetę i jeżeli ją przeczytamy od deski do deski, nie dowiemy się, co się dzieje w Sudanie. Musimy zadać pytanie, co się dzieje w Sudanie, żeby się dowiedzieć. Po prostu liczba źródeł historycznych dotyczących czegokolwiek innego, one są proste, one racjonują. Natomiast w przypadku wsi to trzeba bardzo mocno czasami pokombinować i to jest kwestia, dlaczego to jest takie jednoznaczne badanie wsi. Na swoją drogą mamy na przykład dziedzictwo etnologii. No, ona zasady badała wieś, a chłopstwo, kulturę ludową i tak dalej. I to cały czas jest. I w 1955 roku został skodyfikowany strój górali zawojańskich, całkiem niedawno. Teraz dopiero niedawno powstała pierwsza monografia na temat etnografii urzecza, więc to funkcjonuje. I ostatnia odpowiedź dotycząca dlaczego, spośród wielu bardzo ważnych pytań, jedno pytanie chyba zasadnicze, dlaczego ta nurt historii ludowej teraz, ten okres interpretacji ludowej tak wyszedł? Otóż moim zdaniem to jest kwestia roku 2015-16 i to jest rodzaj traumy spowodowanej błędną interpretacją. Ta błędna interpretacja brzmiała, że z jakiegoś powodu partia ludowa wygrała. To jest interpretacja błędna. W związku z tym trzeba się z tej traumy wyleczyć. W związku z tym nagle się pokazało, że jest ten problem z tym ludem. Współczesnym jak najbardziej ludem. To może być nawet lud wiejski, ale on jest kompletnie konstruowany. I tutaj jest ten zasadniczy problem, który tkwi na przykład gdzieś w tle za tym nurtem ludowym. Otóż ta jakby odwrotna dowartościowywanie tej prostoty, niezależnie ona, że ona gdzieś tam istnieje, ma jedną bardzo ciemną stronę. To znaczy, ten lud jest bardzo dobry i to jest ten lud, którego my badamy pod warunkiem, że on właśnie bierze udział w OSP, słucha disco polo czy czegoś tam, jeździ podrasowanymi BMW-kami i tak dalej. To jest porządny lud. A jeżeli lud zacznie zajmować się innymi elementami kultury, to w tym momencie oni chcą się wyklasić i my już nie wiemy, czy możemy współczuć. I to jest chyba będzie największy problem z tym dofinansowaniem, ogromnym dofinansowaniem teraz OSP, czy one wbrew pozorom nie zrobią struktury skostniałej i fałszywej po tym, o czym mówiłeś wcześniej, prawda? Że to był jakiś taki rejon, który budził aktywność wiejską, prawda?
Ostatni głos należy do Sokoły. Dlaczego badać wieś? No, żeby się zrozumieć. Także bez tego nie będzie ważnej części, o czym mówił też Tomasz. Natomiast ja nie do końca się zgadzam z tym, że musimy założyć, że jesteśmy podobni, tacy jak ludzie ze wsi. Jednym z elementów, które historia nauczyła się od antropologii, to jest to, że jesteśmy inni. Musimy pamiętać o tym, że istnieje jakaś tam inność między nami, natomiast ta inność nie wyklucza szacunku, prawda, i tego rodzaju odpowiedzialności za dialog, rozmowę, dowiedzenia się o tym, co myślą inni, bo jeżeli założymy, że jesteśmy tacy sami, to jest prosta droga do takiego protekcjonalnego klepania po główce i mówienia, a wy dziadku to pamiętacie wojnę, tak, no to jest nie do końca. Proszę? Pańszczyznę też, no to oczywiście, bo tego się zapomnieć nie da. Także powiedziałabym, że to wyobcowanie jest częścią metody, którą stosują i historycy, i antropolodzy, bo my generalnie uczymy, znaczy na tym chyba to polega, że my musimy się wzajemnie uczyć nie tyle wiedzy, bo to jest najprostsze, wziąć książkę i przepisać bez sensu fragment pracy historycznej albo antropologicznej, bo się zdarza także w drugą stronę, ale poznać wzajemne sposoby dochodzenia do wiedzy. Jak zrozumiemy, jak historycy dochodzą do wiedzy, co robią antropolodzy, żeby te swoje wnioski wyciągnąć, to być może będziemy więcej w stanie z siebie nawzajem korzystać. Ja też mam nadzieję, że się antropologia bardziej uhistoryczni. W tym sensie, że kiedy jest mowa o straży pożarnej, to pamięta się o ruchu straży pożarnych sprzed II wojny światowej, a nawet wcześniej, jaką funkcję pełnili strażacy w tych wsiach, bo to nie tylko kwestia pożarów, ale również powodzi. Ja mam wrażenie, że może właśnie nie w pożarach, ale w sytuacjach powodzi strażacy się sprawdzali bardziej, bo za to nie było kasy. To jest chyba bardzo dobry przekazać głos panu Jackowskiemu. Tak. To od razu od bocem, bo oczywiście historia straży pożarnych jest kluczowa. Jest świetna książka Marii Biernackiej pod tytułem Potakówka ze studiów nad współdziałaniem z to takiej wsi właśnie powiatu jasielskiego, gdzie właściwie od połowy XIX wieku te formy samopomocy, samoorganizacji, nie tylko dotyczącej gaszenia pożarów czy pomocy przy powodzi, a pomocy przy tym, jak się spalił ktoś, prawda, i odbudowywano, są analizowane i to jest jedna z takich ważniejszych absolutnie dla mnie książek. Ale przez to wszystko gdzieś, aha, już wiem, do czego by tutaj nawiązać, może do tej różnicy i czy rzeczywiście odróżniać się i uznawać mieszkańców wsi, cokolwiek ta wieś by znaczyła, ale za coś odmiennego. Ja myślę, że chyba nie, rzeczywiście punktem wyjścia w poznaniu antropologicznym, a nie w geografii, czy jakimś układzie czasowym, czy jest jednak spotkanie z obcością po prostu. I pamiętam moment, kiedy wsiadamy wszyscy do samochodu i to jest opisane w książce, którą wydaliśmy i z młodzieżą wiejską jesteśmy szczęśliwi, że nas zaakceptowali, że jedziemy razem. Przyjechali pod miejsce, gdzie tam część z nas nocowała u gospodarzy. Wsiadamy do samochodu, jest czerwiec, lekki deszcz, po prostu droga na wprost ze stołówka do sąsiedniej wsi i samochód po prostu zamyka się, w środku jest 8 osób. Muzyka disco polo super głośna, coraz głośniejsza i samochód się rozpędza do 120. I my wszyscy po prostu wiemy, że zaraz zginiemy. I to nie są jakby żadne żarty, bo doskonale wiecie, że tego rzeczy się dzieją po prostu, tak? I jest krzyk i po prostu po krzyku koleżanek, zresztą ja jestem prowadzącym zajęcia, a obok siedzą dwie, tak, etnografki młode, za które odpowiadam, po prostu oni zwalniają i się uspokajają nawzajem, że nie. Trafiamy do sąsiedniej wsi, gdzie jest typowo dom po rodzicach, niepotrzebny, pusty, więc młodzież tam zrobiła taki rodzaj klubu, dyskoteki i tam jest zabawa, tak? I też po prostu zaczyna się zabawa, po jakimś czasie jest fajnie, tańczymy, uśmiechamy się, ale nagle gdzieś wszyscy wychodzą, prawda? Wychodzą i właściwie my zostajemy prawie sami, w końcu ja wychodzę
i widzę po prostu pod figurą oświetloną Maryjką po prostu olbrzymia młyn z bójką. I po prostu się biją i za chwilę już słyszę od moich znajomych, o co poszło, jak się zaczęło i jaką to ma w ogóle historię, tak? Więc to nie jest tak, że po prostu ja mogę powiedzieć tak, tak, to są po prostu, my jesteśmy tacy sami, no. To są pewne rzeczy, które są punktem wyjścia i ta obcość jest rozumiana bardziej w sensie metodologicznym, czy nie wiem, egzystencjalnym, jak to nazwać. Natomiast niezwykle jest istotne to, żeby w toku analizy takiej i antropologicznej, i filozoficznej zrozumieć, że jesteśmy tak samo ludźmi. I nie ma nic gorszego niż przypisywanie determinujących cech kulturowych, które definiują człowieka. I o tym pisał znakomicie mój, no też bardzo zaprzyjaźniona osoba, i to Nigel Rapport. On pokazywał, że no i pisał o tym Ernest Gellner po prostu, tak? Nie zamykajmy ludzi w kategoriach społecznych. Poza wszystkim jesteśmy właśnie razem wszystkim ludźmi, czyli krótko mówiąc, gdzieś punktem dojścia jest spojrzenie, i to też dokładnie to, co chyba ty, Magdo, chciałaś powiedzieć, to znaczy moment, kiedy się okazuje, że w wywiadzie, w rozmowie etnograficznej autorem pytań kluczowych, które się stawia rozmówcy, nie jestem ja, tylko jest mój rozmówca. Bo to on zbudował, tak ustawił problem, że ja wiem, o co go dalej zapytać. I to się robi dialog właściwie taki jak dialog akademicki, prawda? Więc jest ileś po prostu momentów, w których jakby ta postawa, właśnie to spotkanie antropologiczne jest spotkaniem po prostu podmiotów, gdzie my jesteśmy, spotykamy się z ludźmi, którzy są ekspertami własnej wiedzy czy własnego świata. Więc to jedno z największych takich, bym powiedział, no, wartości chyba i też satysfakcji w badaniach antropologicznych, kiedy jesteśmy w stanie spotkać świat, który jest światem, gdzie naprawdę te kategorie wiejskości, chłopskości, jakiegoś właśnie takiego kodu kulturowego przestają mieć znaczenie, bo spotykamy po prostu właśnie formę taką właśnie pewnego myślenia społecznego, która jest po prostu no, znacznie inteligentniejsza czy ciekawsza od naszej, prawda, pod pewnym kątem. Wydaje mi się, że możemy zachęcić. Znaczy to się zaczynają straszne problemy takie terminologiczne, że dokładnie o to chodzi. To znaczy, że to jest właśnie tego, no tak, to jest cały termin paraetnografii. Myślę, że te dyskusje, gdyby taka dyskusja się mogła kiedyś skończyć, to był prawdopodobnie koniec uniwersytetu, więc może nie zróbmy tego dzisiaj. Zachęcam za to do rozmów jeszcze w mniejszych gronach. Bardzo wszystkim dziękuję za cierpliwość. Myślę, że ta cierpliwość jest jakimś tam rodzajem ceny za zgromadzenie tylu ciekawych osób i porównanie tylu ciekawych perspektyw. Więc bardzo dziękuję gościom i gościniom za dzisiejsze wydarzenie i wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji lub po prostu przyszli, żeby posłuchać. I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia.